Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutoutu. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Żona Sinobrodego, będzie jedna postać, właśnie postać żony, i ona będzie zawiadamiana poniekąd przez trzy aspekty psychiki tej kobiety. W podręczniku dostępnych jest pięć tych aspektów, poza widocznymi tutaj fatal, wiedźmy i dziewicy, jest jeszcze matka i animus, taka siłowa, powiedzmy, siłowy aspekt. I te aspekty ze sobą rozmawiają, dyskutują. To są takie głosy w głowie tej kobiety, która chodzi sobie po swoim domu, bo jest świeżo upieczoną panią tego domu, zwiedza różne pomieszczenia i próbuje odkryć prawdę na temat swojego męża. Czy jest on dobrym, miłym człowiekiem, czy też brutalnym, bestialskim skubańcem. To w dużym takim skrócie. Na razie jesteśmy tylko po wyborze tych aspektów i przejdziemy za chwilkę do wspólnego tworzenia postaci. Właściwie przejdźmy do tego teraz. Co wy na to? Pewnie. Dobra. Więc przygotowanie do ślubu, tak się to nazywa, sprawia, że każdy z was odpowiada na pytania. I tak, rozpocznę tym razem od dziewicy. Pytanie do dziewicy brzmi: jak wyglądają oczy żony? No, bardzo proste. Są nieprawdopodobnie piękne, mają bardzo intensywny, chabrowy kolor i sypią się z niego srebrne iskry. Iskry? Wspaniale. Ale to są takie iskry, które... Bo w podręczniku jest napisane, że mistrz gry może dopytywać o szczegóły. Iskry, które się jakby mienią, błyszczą, kiedy światło na te oczy pada. Dokładnie tak. No, myślę, że to był jeden z głównych elementów, dla których Sinobrody zwrócił uwagę na oblubienicę. Wspaniale. A powiedz od razu, skąd inni wiedzą, że ich pragniesz, kiedy się wpatrują w twoje chabrowe, iskrzące oczy? No to jest właśnie ta taka najcudowniejsza cecha dziewicy, że nie wiedzą,
To znaczy ta niepewność, czy ja ich pragnę, czy nie, powoduje, że staje się dla nich jeszcze bardziej intrygująca. Mhm. Dobra, dziękuję. A ty, droga wiedźmo, powiedz proszę, jak wyglądają włosy żony? Włosy żony wyglądają dość nietypowo, ponieważ są krótkie. Jest obcięta na chłopczyca. Ła! To są brązowe włosy. To bardzo ciekawe, jak na wybór na XIX wiek. Sinobrody. Koneser oryginalnych fryzur, czyżby? A drugie pytanie do wiedźmy, to jaką fryzurę lubią u ciebie inni? Oczywiście mężczyźni najchętniej widzieliby mnie w długich włosach, tak samo jak i kobiety, które patrząc na moją krótką fryzurę raczej parskają z oburzenia, czy jakoś wyrażają swoje niezadowolenie. Mhm. Nie podoba im się to na pewno. A ten wybór krótkiej fryzury, on wynika z czegoś? To jest świadomy. Tak, ja myślę, że wiedźma jest po prostu buntowniczką. Ona próbuje łamać schematy, które są narzucone jej płci. Czyli chce się po prostu wyrwać z takiej złotej klatki oczekiwań. Dobra, i ten aspekt psychiki wiedźmowaty sprawia, że żona ciach, ciach, ciach. Dobra. Fatal. A jak jest z... Przepraszam, z ustami żony? Jak one wyglądają? Usta żony są czerwonokrwiste, bardzo zmysłowe i zazwyczaj są tak delikatnie otwarte. Aha. A w jaki sposób inni sprawiają, że żona milknie? To bardzo, bardzo trudne, aby sprawić, żeby żona zamilkła, i w zasadzie jedynym pewnym sposobem jest pocałunek. Ja sobie robię notatki. Oczywiście. Dlatego, ja dlatego, również. Dlatego milknę. Akurat nikt mnie nie pocałował. No dobrze, to teraz są takie pytania właściwie do was wszystkich. Co pozostawiłaś za sobą ze swojego prowincjonalnego życia, kiedy stałaś się żoną Sinobrodego? Dodam tutaj taki mały kontekst, może jeszcze nie dla wszystkich jasny po stronie odbiorców, że rzeczywiście Sinobrody to bardzo, bardzo bogaty człowiek, który spotkał podczas myśli, jakby polowania, kiedy był zmęczony i sobie pił i sobie jadł gdzieś tam właśnie na prowincji, na wsi, usługującą mu kobietę stamtąd, właśnie z prowincji, ze wsi. No, zakochał się, zaproponował rodzinie małżeństwo i w ten sposób właśnie jest żona Sinobrodego. Na razie to tyle wystarczy, więc cóż takiego w tym swoim świecie starym pozostawiłaś za sobą? Może teraz wiedźma. Wolność. A cóż pozostawiła dziewica? Myślę, że rodziców, o których już nie chcę pamiętać. O. A za to? Czy jest jakiś inny powód? Za to, że zgodzili się na to. Myślę, że dlatego, że jakby zmiana jej życia na to takie z pozoru, bo w sumie różnie może być lepsze, zamożniejsze, w lepszych warunkach, sprawiło, że ona zaczęła postrzegać to swoje poprzednie życie jako jakieś niepowodzenie takie, nie? Mhm. Które się odwróciło dopiero w momencie, w którym poznała swojego ukochanego. Dobrze, a cóż pozostawiła Fatal za sobą? Siostrę, która była jej najlepszą przyjaciółką i musiała ją niestety opuścić. A jak ta siostra ma na imię? Anabel. To może teraz spytam jeszcze raz Fatal. Kiedy po raz pierwszy się spotkaliście z Sinobrodym? Jakim miłosnym gestem podbił on twoje serce? Kiedy wjeżdżał do miasteczka, ja akurat szłam
szłam drogą i kiedy mnie zobaczył, to się zatrzymał i zostawił mi róża. Mhm. Bardzo romantyczna. A z czym ujął ciebie wiedźmo, Sinobrody, podczas pierwszego spotkania? Władczością. Ludzie słuchali się go tak, jak zawsze chciałem, żeby słuchali się mnie. Aha. Ale to ta sytuacja, to było takie dobre wykorzystanie władzy, czy było w tym trochę, nie wiem... Nie, wręcz przeciwnie. To było takie wykorzystanie władzy, które było pomieszane z fascynacją i strachem, tak? Ponieważ ci ludzie wiedzieli, że jeżeli mu w jakikolwiek sposób ubliżą, czy spowodują, że stanie się niezadowolony, to mógł sobie mieć biedy, albo mieć już dość potężnego wroga. Mhm. Więc to takie raczej, to taka bardziej pozycja siły, tak? Władczy, ponieważ miał środki, żeby być władczy. Jeszcze go ja nigdy nie miałem. Super. Dobrze, a ty, dziewico, czym ują ciebie, Sinobrody, podczas pierwszego spotkania? Może ja uzupełnię trochę to, co powiedziała moja siostra wiedźma na temat tej władczości, bo wiecie, w małej miejscowości, z której pochodzi obubienica żona, nie toleruje się osób o krótkich włosach, które jakby bardzo odstają od reszty. Zwłaszcza kobiet o krótkich włosach i w związku z tym żona była obiektem jakby szyderstw młodych chłopców, którzy często publicznie oskarżali ją o to, że będzie wieczną starą panną i nikt jej nie pokocha. I kiedy Sinobrody pojawił się w tej naszej miejscowości, to największemu szydercy publicznie ściął głowę. I to jest to, czym mi zaimponował. Ścięcie głowy. Dziewico, a jaki prezent podarowałaś przed ślubem Sinobrodemu? I dlaczego akurat taki? To był wieniec stokrotek, który własnoręcznie uwiłam z polnych kwiatów. I chciałam, żeby i dla mnie, i dla niego był to taki symbol tego, że jakby mojej niewinności, pomimo iż no jakby nie do końca wiadomo, jak potoczył się dalej nasze losy. Mhm. A ty, wiedźmo, jaki prezent sprawiłaś przed ślubem Sinobrodemu? Myślę, że była to nachajka, którą może karać służba. Czy nachajka nie ma przypadkiem innego zastosowania? Może mieć wiele zastosowań. Mhm. Natomiast ten wydaje mi się najbardziej zabawny, tak, jeżeli widzę, że od czasu do czasu ktoś, kto nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, dostanie nachajką. Mhm. A tobie zdarzyło się, żono, uderzyć kiedyś kogoś nachajką? Myślę, że jeszcze nie miałem okazji, ponieważ jestem świeżo upieczoną panią domu, ale kto wie, kto wie. Może już niebawem. Mhm. A fatal przed ślubem Sinobrodemu, jaki prezent dałaś? Sztylet z czerwonym oczkiem w rękojeści, który znalazłam w sercu jakiegoś młodego człowieka leżącego gdzieś w mieście. A kto go zabił? Nie mam pojęcia. Czyli biedna żona, to nie wiem, dlaczego powiedziałem biedna, natknęła się na ulicy miasteczka na trupa. Dokładnie. I ten sztylet był na tyle atrakcyjny, czy może kierowałaś się czymś innym, wyciągając... No, na pewno wyglądał na drogi. Mhm. To była okazja, żeby się wzbogacić i oddałam się Sinobrodemu to, co było dla mnie najbardziej cenne. Mhm. Super. Mam jeszcze jedno pytanie. I może teraz ty, Fatal. Czy ufasz swojemu hojnemu mężowi, czy też żywisz wobec niego uprzedzenia?
Oczywiście, że ufam mojemu mężowi. Gdyby nie on, to kim bym była na tej wsi? Mhm. A ty, dziewico? Ja również, i to bezgranicznie. A wiedźma? Nie ufam, mężczyźni są podli, nie należy im ufać. Mhm. Przyznam, tak na boku taka uwaga, że same te pytania w kontekście tego, że gracie różnymi aspektami psychiki, strasznie ciekawie budują postać, która jest od samego początku w naturalny sposób złożona. Ja mam tylko takie spostrzeżenie z kolei, że to Sinobrody i dom miały być źródłem jakichś takich aberracji, a tutaj my już mamy stworzoną postać, która ma mnie po kolei w głowie i to pewnie grubo. W tej grze będziemy szukać odpowiedzi, czy ten Sinobrody rzeczywiście jest zły do szpiku, czy też absolutnie nie. I ludzie dziwnie go upatrują. No, chyba ma szansę dzisiaj. Zobaczymy. To teraz, drogie siostry, bo siostrami nazywa się poszczególne aspekty psychiki żony, zajmijmy się więziami. Hmm? Każda z was na karcie ma tekst, każda z sióstr, tekst. Może moglibyśmy go po prostu przeczytać, uzupełniając miejsca do uzupełnienia. Co wy na to? Może wiedźmo, rozpoczniesz teraz ty. Dobrze. Zatem to zawsze wygląda w ten sposób, że będziemy mieli jakieś dwie więzi z innymi siostrami, każda z nas. I czytam swoje, bo one są różne. Twoje siostry nie są tak ważne jak twoja moc, lecz... No i tutaj muszę wybrać ktoś. Jest przydatnym narzędziem. Wytłumacz, w jaki sposób pomaga ci w zgłębianiu bluźnierczej sztuki. Myślę, że dziewica jest dla mnie przydatnym narzędziem, ponieważ jej czystość, nieskalaność pozwala mi testować granice tej mrocznej sztuki, a raczej wyznacza mi pewną granicę, która musi zostać przekroczona, żeby tą moc posiąść, a tą granicą jest właśnie dziewictwo dziewicy. Mhm. Mówiąc inaczej, nie uda mi się pójść dalej w moich naukach, dopóki dziewica będzie nadal dziewicą. Więc może być dla mnie przydatnym narzędziem, żeby tą moc posiąść. Mhm. Natomiast fatal, ponieważ mamy trzy osoby i dziewica już została wybrana. Fatal przyciąga do siebie zło. Wytłumacz, co uczyniłaś, aby ją przed nim chronić. Fatal jest trochę słaba i nie chcę o tym pamiętać, ale musiałam kiedyś iść sztylet w serce pewnego mężczyzny, żeby nie posiadł dziewictwa, które będzie mi potrzebne być może później. No, wygląda na to, czy dobrze myślę, że pozostałe aspekty niekoniecznie są świadome tego, że żona dokonała zabójstwa. Wydaje mi się, że po prostu chyba nie chcą tego pamiętać w taki sposób, albo wolą się oszukiwać i łudzić się, że świat jest taki, jaki jest. A czy psychika jest dość złożoną rzeczą. A czy możliwe jest, że wiedźma jest absolutnie przekonana, że dokonała tego samoobronnego gestu, podczas gdy jest to tylko właśnie oszukiwanie samej siebie? Wszystko jest możliwe. Ktoś na pewno siebie oszukuje. Mhm. Super. Dobrze, dziękuję bardzo. A w takim wypadku Fatal, czy możesz ty opowiedzieć o swoich więziach? Oczywiście. Twoje siostry są nudne i przewidywalne. Mimo to dziewica nie ma pojęcia o kobiecej sile. Wytłumacz, dlaczego chcesz ją tego nauczyć. Myślę, że dziewica nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką mogłaby mieć władzę, używając swojego oblicza i swojego ciała. Mhm. I gdyby może się troszeczkę przełamała, to życie już wcześniej byłoby łatwiejsze. Musieliśmy czekać na Sinobrodego, żeby w ogóle cokolwiek się zmieniło. Mhm. Mhm. Dobra. Dlaczego chcesz przyciągnąć do siebie wiedźmę swoją uwodzicielską naturą? Wytłumacz, w jaki sposób maskujesz przed nią swój brak pewności siebie. No i to jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że wiedźma jest bardziej ekspresyjna
I mimo wszystko, kiedy ja bym się schowała za wachlarzem, to ona będzie działać. A to działanie nie zawsze wychodzi nam na dobra. Czyli trochę chciałabyś ją powściągnąć czasami? Albo... Tak, zdecydowanie. Gdyby nie ona, to może miałybyśmy dłuższe włosy i wszyscy by na nas patrzyli. No. Ale rozumiem, że nie powściągasz mnie, żeby maskować przede mną swój brak pewności siebie, tak? Dokładnie. Wspaniale. Została nam dziewica. Co chciałabyś, Asiu? Ufaj swoim siostrom zazwyczaj, lecz... No ja trochę będę uzupełniać tutaj co siostry powiedziały przede mną. Satale oczernia twoją niewinność każdym wypowiedzianym słowem. Wytłumacz, dlaczego stała się tobie wroga. Ja myślę, że Fatale nie rozumie jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie tego, że siła słabości i kobiecości to też jest siła. I dziewica bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę. I jest to zarzewiem konfliktów między nami, prawda, siostro? Oj, zdecydowanie. Okej. Okay. Natomiast wiedźma często pomaga mi płatać figle pozostałym i wspominam taki moment, kiedy razem płatałyśmy figle naszej siostrze Annabel, co spowodowało to, że kiedy Sinobrody zabrał nas do zamku, czy także do domu, bo jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądać, to rozstałyśmy się z Annabel w jakby w niedobrej atmosferze. Myślisz, że nadal jest na nas zła za to, że połamaliśmy jej palce? Mogliśmy być trochę delikatniejsi. Delikatniejsze, przepraszam. A ty, Fatal, która tęsknisz za swoją siostrą Annabel, uważasz, że to te połamane palce to raczej wina dziewicy, czy raczej wiedźmy? Czy może nie masz myślę, że wiedźmy. Tylko wiedźma byłaby w stanie coś takiego zrobić. Dziewica nie ma na tyle siły ducha, żeby zrobić coś tak okropnego twojej ukochanej siostrze. To był wypadek. To była taka zabawa. Nie chciałyśmy. To nie my. To się już nigdy nie powtórzy. Na pewno, bo już więcej jej nie zobaczymy. Czy chcielibyśmy, macie ochotę opowiedzieć trochę o tym domu, jak on z zewnątrz wygląda, zanim będziemy go penetrować od środka? Czy coś jest blisko, jakaś roślinność, czy coś jest na terenie tej posiadłości, co jest intrygujące? Ja myślę, że będzie porośnięty bluszczem. Przynajmniej z tej strony, kiedy się wchodzi do posiadłości. Nie wiem, jak jest z innych stron, bo jeszcze nie widziałam całego ogrodu. Myślę, że to jakaś stara wiktoriańska posiadłość z takimi ogromnymi oknami, które wyglądają niczym ślepia. Jakieś leśnej bestii. A to wrażenie pewnie bierze się stąd, że kiedy jechałam tam powozem, to ta posiadłość tak jakby wyłania się nagle z lasu. Ona jest otoczona lasem. Tak jakby mój mąż nie życzył sobie jakichś przypadkowych spojrzeń na to, co się dzieje dookoła jego posiadłości. Możliwe, że coś ukrywa w niej? Na pewno. Wszyscy mamy swoje tajemnice. No, zdecydowanie, zwłaszcza, że kiedy wygląda się przez okna tej posiadłości, to nieopodal widać ogromny ogród, taki trochę zaniedbany, ale pewnie jeszcze niedawno temu ktoś go pielęgnował. Są tam nawet jakieś ruiny, chyba z oddali gdzieś od strony wrzosowisk wyłaniają się pomniki jakiegoś może małego rodowego cmentarza. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie zdążyłam tego wszystkiego zwiedzić. Nie wydaje ci się, siostro, że ten staw, który znajduje się przed budynkiem, byłby wspaniałym miejscem, żeby móc komuś spłatać figla i na przykład zepchnąć go z łódki? Ale cicho, bo Fatale słucha.
Tak, tak. Ale jak romantycznie byłoby sobie popływać łódką po tym cudownym stawiku. Och, myślę, że w bardzo sprytnie ukrytym za pomocą roślinności takim cieniu, takiej wiacie jest bardzo ładna, romantyczna łódź drewniana z długimi wiosłami, która może być obsługiwana przez kogoś, kto będzie wiosłował, ale też może dwoje kochanków samemu wiosłować sobie po tym stawie. Na pewno zabiorę tam Sinobradego, kiedy tylko będzie okazja. Ja muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz przyjechałam do tego domu, to zachwycił mnie hol, który jest taki otwarty przez dwa piętra do góry. I z tego holu widać taką galerię na pierwszym i drugim piętrze, na którą wchodzi się takimi krętymi schodami, na których jest jakby dywan, taki wiecie, czerwony, zadbany, wszędzie wiszą portrety, a na dole pomiędzy tymi schodami jest taki wielki, wielki kominek, w którym pomieścić można byłoby chyba 6 stojących obok siebie osób. Wow. Ja nigdy nie widziałam czegoś o tym rozmachu i dlatego byłam zafascynowana tym widokiem już od drzwi. Ja się zastanawiam, czyje są portrety, w sensie, co to za kobiety na tych portretach, które są w holu umieszczone. Moje siostry fascynowały się a to schodami, a to portretami na ścianach. Ja zwróciłam uwagę na boczne wejście, tak pod schodami, które prowadzi do piwnicy, i zadziwiło mnie to, że jest ono zamknięte na kłódkę i zasuwy. Ciekawe, co tam się skrywa. Ja nigdy nie lubiłam ciemnych i wilgotnych miejsc, więc w ogóle mnie to na razie nie interesuje. Myślę, siostro, że musisz zmienić swoje zdanie na temat ciemnych i wilgotnych miejsc, jeżeli masz być dobrą żoną. Zdecydowanie zgadzam się z wiedźmą, choć to jest rzadkie. Ten rozmach budynku pasuje do rozmachu męża. Potężny mężczyzna, wspaniale, dostojnie ubrany, bardzo elegancko noszący tę odzież. To też trzeba umieć. Jest pewna gracja w tym dużym człowieku, kiedy jechał koniem, kiedy podarował ci z jego wierzchu róże, droga żono. On doskonale pasuje do tego domu, do dużych schodów, do wysokich okien, do ogrodu, po którym można długo spacerować. Wszystko tu jest duże. Jego oczy są duże. Nie mówi się o oczach w ten sposób, ale one są takie, że gdy się w nie patrzy, to można się zapomnieć. Można stać się tylko obiektem, na które te oczy patrzą. I ta absolutnie niesamowita niebieska broda. Czyżby wydarzył się wypatrywany cud i krótkowłosa, ścięta na chłopaka dziewczyna znalazła kogoś o równie osobliwym podejściu do swojego wyglądu? Czy on farbuje tę brodę? Czy kiedyś powie ten sekret? Nosi ją dumnie, nie wstydzi się, nie ma w spojrzeniu złości czy takiej prowokacji. Po prostu ma niebieską brodę i świat musi to przyjąć. On pochyla się, aby złożyć pocałunek. W tych wielkich oczach jest odrobinka smutku, kiedy mówi, że musi wyjechać. Dosyć pilnie wezwany do obowiązków. Cóż za nieszczęście, że tak świeżo po pięknej ceremonii ślubnej. Ale są sprawy, których nie może odkładać. Jest mu przykro, że zostawia swą piękną żonę w tym dużym domu, ale z drugiej strony, i tu uśmiecha się figlarnie, może to dobrze. Bądź panią domu, beze mnie, przez parę dni. Poznaj go tak, jak tylko chcesz. Zaznajom się ze służbą. Poczuj się jak u siebie. Wyciąga z zapazuchy na takim złotym kole
olbrzymi pęk kluczy. Bardzo różnych, rozmaitych kluczy. I mówi, że to są klucze, które otworzą wszystkie zamki w naszym domu, kochanie. Używaj, baw się. Są twoje, ten cały dom jest twój. Mam tylko jedną malutką prośbę. Na końcu korytarza, na pierwszym piętrze, ale w lewym skrzydle, są małe drewniane drzwiczki. Tam tylko nie wchodź. I stoi ta nasza piękna młoda żona, o krótkich włosach, o chabrowych, oryginalnie niebieskich oczach, wpatrująca się w jeden z portretów, który przedstawia Sinobrodego, słuchając jeszcze odjeżdżającego powozu, chrupiącego o taki gruz na drodze dojeżdżającej do posesji. Za chwilkę rozpoczniemy grę. Pierwszą siostrą, która będzie miała obrączkę, będzie dziewica, gdyż jej prezent, wieniec ze stokrotek, uznaje za najmilszy dla Sinobrodego. Ale zanim poproszę ciebie, dziewico, o to, żebyś opisała klucz, jeden z tych kluczy na kółku, który będziesz chciała użyć, otwierając jedne z tych drzwi, to chciałbym jeszcze opowiedzieć pewną baśń, którą może nasza żona słyszała, a może nie, ale możliwe, że ci, którzy będą słuchali naszej opowieści, znajdą pewne podobieństwa do tego podania, które ktoś kiedyś im opowiedział. Bo oto bohaterem tej opowieści też jest człowiek o sinej, niebieskiej brodzie, który też był bogaty i miał wielki dom, który powziął za żonę zagubioną młodą istotę gdzieś z prowincji, którą przedstawił swojemu domostwu, swojej służbie, obejmując ją, niemal nosząc w powietrzu jak królową, obdarowując pocałunkami, pieszcząc włosy, delikatnie gładząc plecy. Ale i on musiał wyjechać pilnie w interesach. Wręczył klucze swojej małżonce, mówiąc, żeby przeszła się przez dom, zobaczyła, gdzie będzie mieszkać. Odwiedziła wszystkie miejsca, oprócz tego jednego pokoju na końcu korytarza. Tam, błagam, nie zaglądaj, to niech będzie mój sekret. I odjechał Sinobrody, a żona z uśmiechem na twarzy, może z lekkim niepokojem w sercu, wobec tej dziwnej, wielkiej, majestatycznej sytuacji, zaczęła powoli spełniać zachciankę swojego męża, chodząc od pokoju do pokoju, oglądając to bawialnie, to bardzo duże sale balowe, to jadalnie, to czytelnie, i gabinet, i pracownie, i szwalnie, i pokoje służby, ogród. Była wszędzie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy dzwoniła ta myśl. Czemu to mąż obdarowuje mnie tym domem, tym zaufaniem i swoim uśmiechem, ale mówi, żebym nie zaglądała tam? Co tam może być? I ciekawość ją tam w końcu zaprowadziła. Może tłumaczyła sobie, że lepiej, żebym wiedziała o wszystkim. Najwyżej będę udawać, że nie zaglądnęłam. W środku tego pokoju, kiedy wybrała klucz, zobaczyła ściany poplamione czerwoną chyba farbą, ale nie, po chwili zrozumiała upiorną prawdę, bo oto w cieniu, bo okna były zasłonięte kotarami, zaczęła dostrzegać kształty ludzi. Kiedy podeszła bliżej, zostawiwszy otwarte drzwi, a światło z korytarza trochę oświetliło te upiorne miejsce, zobaczyła, że pod ścianą oparte ułożone ciała kobiet, wielu kobiet. I przypomniała sobie słowa wszystkich, którzy żegnali się z nią, albo sług, z którymi się spotkała w domu, że przed nią były już inne żony. Odeszły, zniknęły, już nie są razem. Patrzyła na nie, pozbawione głów, na podłodze krew,
a głowy ułożone w upiorną, dziwną piramidę. Podniosła klucz z podłogi, bo on wypadł wobec tego obrazu. Wymknęła się, pobiegła korytarzem, ale wróciła, żeby zamknąć, zakluczyć te drzwi. I czekała jeszcze na swojego męża kilka dni. Kiedy mąż wrócił i poprosił z powrotem o klucze, wystarczyło mu rzucić okiem na ten mały kluczyk. Po czym spojrzał na nią i jego wielkie oczy, tak pełne miłości wcześniej, teraz były pełne pewności siebie. Nie można skłamać przed takimi oczyma. Zanim zadał pytanie, żona powiedziała, że tak zajrzała. A on zaprowadził ją tam i powiedział, że tylko o to jedno cię prosiłem. Żebyś nie zaglądała do tego pokoju. Popchnął ją na kolana w tym okrwawionym pokoju. I zanim zdążyła coś powiedzieć, ściął ją i głowę. Jakiż to klucz, dziewico, przykuwa twą uwagę? No jest jeden, który zauważyłam na pierwszy rzut oka, chociaż w pierwszej chwili wydał mi się czymś innym niż rzeczywiście się okazał. Znalazłam na tym pęku duży, ciężki, metalowy i całkiem zwyczajny klucz, ale jakby wszystkie te metalowe części, nie rzeźbione w żaden sposób, nic specjalnego, owinięte były jakimś takim czarnym sznurkiem. I kiedy przyjrzałam się bliżej, okazało się, że na klucz nawinięte są długie, czarne włosy. Poprzetykane siwizną i w niektórych miejscach już wystrzępione. Ewidentnie ten klucz jest dosyć stary i być może był wielokrotnie używany. Duży metalowy klucz owinięty włosami, także siwymi. Drzwi, które do niego pasują, są na parterze, daleko, daleko na zachodnim skrzydle. Kiedy owo skrzydło i korytarz nagle obniża się, trzy schodki na samym końcu tego korytarza prowadzą w dół i korytarz kończy się właśnie takimi metalowymi, dużymi drzwiami. One są duże, większe niż na przykład gabaryt waszego męża. Myślę, że przez takie drzwi wiele rzeczy można by wyciągać i wkładać. I kiedy żona wkłada do dziurki ten klucz, do dziurki wchodzą także te włosy owijające klucz. Kiedy przekręca, to one chrzęszczą dziwnie. Rozlega się głuche echo w środku, po drugiej stronie, na pewno jest dużo przestrzeni. Ten dźwięk się po niej rozciąga. I kiedy klucz do końca przekręca się, drzwi same się powoli, powoli odchylają. Dociera do żony zapach metalu, taki jak te drzwi i ten klucz. Może takiego miejsca, w którym dużo starych metalowych przedmiotów jest. Może tutaj ktoś pracował nad czymś. Jest trochę jasnego przebicia światła z zabitych takimi zawartych okiennicami od środka okien, które są w tym pomieszczeniu, więc żona musi na początku mrużyć oczy, żeby spojrzeć przez ten półmrok. Po chwili dostrzega, że w tych takich pasemkach świateł przebijających się przez te okna unosi się pył. Ten pył lekko iskrzy, błyszczy, połyskuje. Może to pyłek właśnie metalowy, unoszący się przez to, że otworzyły się drzwi i wzbił się jakiś przeciąg. Na samym środku tego dużego, owalnego pomieszczenia stoi stół.
To taki mocny, duży, drewniany stół z niewyrównanych desek. Blat jest taki nierówny. Leżą na nim narzędzia. Z daleka widać bardzo duży młot. Każdy właściwie ruch żony sukni sprawia lekki powiew i z tego stołu unoszą się te opiłki, te błyszczące, połyskujące, iskrzące się kawałki metalu. Jest w tym, na tym stole tak jakby wyrastająca z blatu metalowa obejma, takie kowadło, które można złapać, coś przykręcić i pracować nad tym. Czy rzeźbić coś, czy przygotowywać jakieś narzędzia? Na prawo od tego stołu, tuż pod jednym z tych zawartych okien, jest komoda. Stara, chyba dlatego tak schowana z boku w tym pomieszczeniu, które jest na końcu korytarza, ponieważ jest brzydka. Nieozdobiona, jeśli pomalowana, to na tyle dawno, że ten kolor już wyblakł, farba odchodzi. Jest ona duża i to są właściwie jedyne dwa meble w tym pomieszczeniu. Ten stół, na którym leży mnóstwo narzędzi, i stara, zapomniana komoda. Co robicie? Ja mogłabym zbadać te narzędzia leżące na stole. Na pewno niektóre z nich są ostre i ciężkie, więc jeden z nich może wyśliznąć mi się z dłoni i niechcący przeciąć mi dłoń. Tak bym mogła skorzystać z mojego ruchu ćmy. A więc przede wszystkim korzystasz z ruchu każdej niewiasty, czyli badanie tajemniczego przedmiotu. A rzeczywiście tak ty jest. Jako dziewica masz specjalny ruch oblicza, który nazywa się ćma, i kiedy podchodzisz do czegoś, co może cię zranić, jest jakieś niebezpieczeństwo, to w takim wypadku nie ty zadajesz pytanie o ten przedmiot, tylko ja, a ty tworzysz rzeczywistość. A więc ja pośród pytań dotyczących badania tajemniczego przedmiotu zapytam cię najpierw, jakie wspomnienia zawierają te narzędzia? Ja jakby widzę, że te narzędzia zostały użyte do tego, żeby stworzyć niezliczoną ilość różnego rodzaju metalowych rzeczy. Nie wiem, dlaczego na pierwszy plan wysuwa mi się wspomnienie kajdanów kutych na rozmiar czyjejś szyi, nadgarstków i kostek. Jest podczas twojego badania żona dostrzega w takim rogu tego stołu, trochę poza tym skupiskiem narzędzi na środku, element drewniany, który dlatego może też nie rzucił się od razu w oczy, ale kiedy dociera do ciebie, że te przedmioty mogą rzeczywiście, można tutaj było tworzyć kajdany, to jest to drewniany przegub o rozmiarze dosyć takim standardowym, ludzkim, ewentualnie nadgarstka albo tuż ponad kostką. Drugie pytanie, które chciałbym zadać a propos tych narzędzi, to do kogo te narzędzia należą? W posiadłości Sinobrodego pracował kiedyś kowal. Wydaje mi się, że Sinobrody wspominał, że kowal już nie żyje, ale świadczył dla niego bardzo ważne usługi, gdyż wykonywał dla niego wszystkie, nawet najbardziej wymyślne projekty z metalu, tak? Mój małżonek nie precyzował, o jakie dokładnie chodzi, ale kiedy o tym opowiadał, uśmiechał się do siebie i do swoich wspomnień. Trochę niepokojąco.
Te narzędzia należały do tego kowala. Czy jest jakiś znak, który to może wskazać? Widzisz jakiś inicjał? Czy może żona widziała kiedyś to narzędzie w ręku kowala? Nie, żona przybyła do domu dużo po tym, jak kowal odszedł. Mhm. Więc nie miała okazji zobaczyć go przy pracy, natomiast jej małżonek podczas podróży opowiedział jej tą historię i wyraźnie wskazał, iż to właśnie ten człowiek zajmował się wykonywaniem dla mojego małżonka tych wszystkich metalowych przedmiotów, których potrzebował. Cóż robicie, siostry? Mnie bardziej ciekawi ta komoda. Troszeczkę nie czuję się, jakby kiedy patrzę na ten drewniany element, przypomina mi to za bardzo trochę mój nadgarstek, więc odchodzę od tego miejsca i idę zbadać komodę. To jest miejsce, które zdecydowanie bardziej mnie interesuje. A w komodach zazwyczaj ludzie chowają ciekawe rzeczy. Komoda nie jest zamknięta. Ona ma pokrywę, jest taka metalowa sztaba, która zatyka się na skobel, ale nic z tego, nie ma tam kłódki. Więc w dotyku lekko lepka od chyba starości, może od kurzu. Dawno tutaj nikt nie wietrzył. Ta zastawka, można ją podnieść pokrywę i wystarczy lekko ją uchylić, żeby żona poczuła zapach, taki gęsty zapach metalu, słodyczy. Po chwili jest to taki inny zapach niż tego pomieszczenia, tych opiłków. To trochę zapach krwi. Zostawia w ustach taki posmak. Ciemno w środku, kiedy pokrywa do końca się otwiera. Ja bym chciał, żeby jednak ta pokrywa się do końca nie otworzyła. Chciałbym tak jakby powstrzymać fatal, po prostu ją zamknąć, bojąc się, że to, co możemy zobaczyć w środku, przestraszy dziewicę. A więc... Zamknąć pokrywa, chyba też mnie to nieco niepokoi. Dobrze, zatem trzask tej pokrywy, możliwe, że żona trochę za dużo siły włożyła, a może po prostu ta pokrywa jest taka ciężka. Ale niestety w tym echu zamykającej się pokrywy jest jeszcze dźwięk, ktoś krzyknął ze środka tej skrzyni. Okej, w takim razie chciałbym dokonać oceny. Oceniasz napiętą sytuację, zadaj jedno pytanie. Jakież to pytanie chcesz zadać? Dodam tylko, że ten piskliwy głos to głos kobiecy gdzieś tam ze środka. Jaka potworność jest ukryta przed żoną? Ten dźwięk sprawia, że żona, ten krzyk robi krok w tył od skrzyni. Na tyle nieprawdopodobne jest, żeby tam zmieścił się ktoś, kto mógłby krzyknąć. Ta skrzynia jest duża, ale nie aż tak duża chyba, że żona rozgląda się, żeby zobaczyć, czy może jest w tym pomieszczeniu ktoś inny, może przykuty do kajdan gdzieś w kącie. Ale nie ma go z tej strony, za stołem, ale kiedy żona spogląda na drzwi, to nad drzwiami na ścianie wisi bardzo duży metalowy krzyż. Krzyż katolicki, bardzo prosty, o kanciastych kształtach. Nie wisi na nim Jezus. Jest to po prostu tylko i wyłącznie metalowy symbol krzyża. I kiedy żona na niego patrzy, ona jest z boku tego pomieszczenia, to jest ma przesilne poczucie, że ten nieruchomy przedmiot przybity do ściany patrzy na nią. I słyszy szept. Czy chcesz sama wejść do miejsca swojej pokuty?
Nikomu to nie zaszkodziło. Oczyścić się z grzesznych myśli. Ja bym chciała użyć ruchu obrączki, którą nadal posiadam póki co. Tak. Drżenie ze strachu. Kiedy drżysz ze strachu, nazwij to, czego najbardziej się boisz, że się wydarzy. I kiedy ta postać na krzyżu mówi o miejscu mojej pokuty, do mnie wraca cała moja przeszłość w znoju, w chlewie, w tym ubogim domu, z którego udało mi się wyrwać i o którym nie chcę pamiętać. I to jest coś, czego się najbardziej boję. Ale w sensie powrotu do takiego miejsca? Do tej rzeczywistości? Tak, i jakby ja zrozumiałam, że ta postać z krzyża chce, albo pyta, czy ja chcę jakby do tego miejsca swojej pokuty dojść, czy tam powrócić, i mnie to miejsce pokuty kojarzy się z tym miejscem, z którego udało mi się uciec. Więc teraz decyzja należy do ciebie. Czy ty chcesz przekazać obrączkę którejś z sióstr i wybrać jedną z pozycji przy tym ruchu drżenie ze strachu? I wtedy ta nowa siostra będzie musiała się z tym borykać. Czy też chcesz wybrać dwa, ale zostawić sobie kontrolę? To ja przekażę obrączkę Fatale. A sama mogę... Tak, wybrać jej najbliższą przyszłość. Czy coś zaraża żonę swoimi perwersjami? Czy też żona znajduje się w szponach tego czegoś? Czy też to coś mówi do ciebie? Zaznacz wtedy jedno pole traumy. Co chcesz zgotować? To może wybiorę tą pierwszą opcję. Coś zaraża żonę swoimi perwersjami. Fatal, kiedy patrzy na ciebie ten krzyż. Co przypomina ci się? Który z grzeszków, z grzesznych myśli, które niedawno albo w dalszej przeszłości żona dokonała? Kiedy tak patrzę na ten krzyż, to mam takie dziwne poczucie, jakby to wszystko była moja wina. W sensie, gdybym wtedy nie szła po tej drodze, to może teraz bym nie mierzyła się z czymś dziwnym. Nie wiem, co się dzieje. Jestem totalnie przerażona tym, co tutaj się dzieje. Nie tego się spodziewałam. Daj spokój, siostro. To już dawno za nami. Po co do tego wracać? Wymknęłaś się z domu nocą, to wymknęłaś się z domu nocą. Ale nic się przecież nie stało. Jak się nie stało? A cóż się takiego stało? Wiesz, co się stało? Mogłyśmy zostać... To była twoja wina. ...zabite. Ale tak się nie stało. Wróciłaś bezpiecznie do domu i jeszcze coś znalazłaś. Ale nie, to twoja wina. To była wina. To ty chciałaś zobaczyć, jak wygląda miasto nocą. Ja cię ostrzegałam. To zły pomysł. Fajnie. Fatal. Na stole ten kawałek przegubu drewniany. Już nie jest wcale drewniany i nie jest tylko kawałkiem. Dłoń opiera się o stół. Od tej dłoni odchodzi cała reszta ramienia i ciało. To obcięta na krótko brązowo włosa kobieta w wiejskiej sukience, która za pasek wetknięty ma sztylet, który ma szmaragd w rękojeści. Opuszczona jej głowa, usta szepczą modlitwę, a kowal z dużą brodą o po drugiej stronie stołu właśnie zaciska ostatnią obręcz na drugim przegubie. Wielkim młotem bardzo delikatnie i precyzyjnie wbija ćwiek. Drż. Potem spogląda w stronę żony, w waszą stronę i przekazuje łańcuch, do którego przyczepione są oba kajdany na obu przegubach. Och, jakże wspaniale jest móc kogoś sprowadzić na jasną stronę. Nauczyć kogoś, co nie jest prawe i nie jest dobre.
pozwolić znieść pokutę, żeby ten ktoś wyszedł lepszym człowiekiem później. W rękach żony jest trzymany koniec tego łańcucha, do którego przyczepiona na drugim końcu jest pokutna. To wy. Co robicie? Ja chciałabym obłaskawić potworność. Ściągam szal jedwabny, który dostałam od męża. Mhm. Jeszcze tego poranka. Ściągam go i rzucam na kowala. I chciałabym obłaskawić potworność. Dobrze. Poproszę cię o rzut kością. To jest taki ruch, który wymaga takiego rzutu. Dodaje się do tego współczynnik krwi. Dwoma kośćmi. Tak, jest. Wykorzystać tancerkę. Tak, zdecydowanie chcę wykorzystać tancerkę. Nie rzucasz. Tak. To przepraszam, jasne. Okej. Tak, tancerka to specjalny ruch fatal, który kiedy zdejmujesz część swojego ubrania, rzeczywiście, żeby zadbać o kogoś, ta część garderoby zostanie utracona, ale apetyt tej potworności zostanie przekierowany. Kowal wypuszcza młot, on robi brzdęk na tym stole, przykłada ręce do tego szala i nie żeby go zdjąć, tylko żeby go przycisnąć do twarzy. Słychać jak wciąga powietrze nosem, ten szal tak jakby wchłania się w otwory w jego twarzy i on zaczyna mówić modlitwę pokutną, spowiadam się Panu Bogu Wszechmogącemu. Kiedy zdejmuje ten szal, to widać, że ona widzi w jego obliczu jednocześnie olbrzymie pożądanie, zachwyt pięknym przedmiotem, ale jednocześnie poczucie winy. To jasne, że on właśnie ukochiwuje sobie przedmiot należący do pani domu. Nie mogąc tego przerwać, sam szybkim krokiem kieruje się w waszą stronę, ale tak naprawdę do tej komody, która jest za plecami żony. Schodzę mu z drogi. Tak, zdecydowanie to dobry pomysł. On otwiera pokrywę szybkim ruchem. Ściska ten szal w dłoń, tak żeby go nie było widać. I wchodzi do pokrywy. Kurczy się, kiedy do niej wchodzi. Do tej skrzyni. Tak, żeby się zmieścił cały. Schodzi w dół, tak jakby tam były schody. Cicho płacząc i cały czas mówiąc swą modlitwę. I kiedy jest już niemal cały w środku, została tylko głowa, spogląda w stronę żony. Tymi zapłakanymi, starczymi oczyma. I mówi cicho: nigdy cię nie zapomnę. Po czym pokrywa zamyka się na jego głowie znów z głośnym uderzeniem i tym razem słychać jego krzyk, stłumiony tą skrzynią. Spoglądam na łańcuch w rękach, który trzymam. Nie ma już tam łańcucha. On wyparował tak jakby, zniknął. Chociaż w dłoni żona cały czas czuje obecność. Przed chwilką trzymała coś metalicznego, zimnego. Widzisz, siostro, jak słabi bywają mężczyźni. Ach, czemuż wtedy nie miałaś takiego bogatego szalu, gdy postanowiłaś wybrać się na miasto? Gdybyśmy miały pieniądze, to życie byłoby łatwiejsze. Od początku. Życie by było tak samo trudne, tylko my stałybyśmy się mniej czujne i bardziej podatne na wpływy. Nie ma niewinnych, którzy są w tym pokoju. Ten szept, który wcześniej dobiegał zewsząd w tym pomieszczeniu, znów się odzywa. Jesteście tutaj, jest tylko żona. Czy to o żonie, czy żona może rzeczywiście być winna jakiejś przewinie? Ten krzyż, który wisi nad drzwiami, zaczynają wyrastać z niego siwe włosy. Bardzo szybko. Za chwilkę te włosy będą na tyle długie, że zaczną wyrastać na zamknięte drzwi. Co się wtedy stanie? Czy zawrą te drzwi przed waszą ucieczką? Co
co robimy? Wychodzimy? Powiem, siostro. To twoja decyzja, co robimy. Ja mogę ci tylko doradzać. Ja chciałbym tylko, przepraszam, spytać, ponieważ to trochę przegapiłem ten moment, ale wykonanie ruchu obrączki przez ciebie fatal sprawia, że tę obrączkę przekazujesz następnej z sióstr. Okej. Okay. Tak. W takim razie przekazuję do wiedźmy. Zatem mamy wiedźmę, która jest w decyzyjności i cóż teraz robicie? Dziękuję, że mi zaufałaś, siostro. Myślę, że chciałabym obłaskawić ten krzyż. Żeby on jednak nie zamknął przed nami drogi, a raczej to coś, co żyje w tym krzyżu. Jak to robisz? Podchodzisz do niego? Przemawiasz do niego? Chodzę do tego krzyża, kiedy te siwe włosy zaczynają z niego wyrastać. Wyglądam na taką niewinną, zagubioną niewiastę o liczącym się spojrzeniu i lekko przymkniętych ustach. A tylko być może moje krótkie włosy przeczą temu wizerunkowi, który chciałabym zaprezentować światu. Mówię do tego czegoś, co mieszka w tym krzyżu, a raczej wykrzykuję: o potężna boska istoto, jak możesz skarżać taką niewinną niewiastę jak ja, dziewicę? O, ten kowal, on jest temu wszystkiemu winien. A, ukaż go, on jest winny. Ja jestem bezbronna, cóż takiego mogłabym zrobić? Niedawno zaczęło się moje życie, liczę sobie zaledwie 17 wiosen. Rzuć proszę. Próbuję kierować w kierunku tego nieszczęsnego kowala. Tej skrzyni. Nie, w krzyża, tak? Ktoś, co w nim mieszka. To jest rzut plus krew. Tak jest. Jako, że jestem wiedźmą, mam plus jeden do tego rzutu. Teraz rzucam kość. Tak Uwaga. Jest. I uzyskuję 6 i 5, czyli razem 12, proszę bardzo. Absolutnie ci wierzę, to jest sukces i taki, który nie jest obarczony jakimkolwiek kosztem. Twoje trafienie pełne. Tak, twoja gorąca przemowa nakierowała sprawiedliwość Bożą, sprawiedliwość zawartą w tym krzyżu na odpowiedniego grzesznika. Włosy podnoszą się, jakby były w pionie, rosły w dół, żeby zakryć drzwi, ale teraz wiedzą, dokąd mają rosnąć, i przemykają tuż obok twarzy żony, która wręcz czuje powiew takiego trochę nieświeżych, trochę metalicznych tych siwych włosów, i one wbijają się w szparę pomiędzy wiekiem a skrzynią. Kiedy zagłębiają się do środka, ta skrzynia delikatnie zaczyna się trząść, tak jakby ktoś, kto jest w środku, szamotał się. Towarzyszą też temu dźwięki. To rzadkość słyszeć starszego człowieka, który krzyczy ze strachu. Ale stamtąd właśnie, stłumione przez te wieko, odzywają się takie głosy. Pojawiają się słowa: wybacz mi, wybacz, Boże, wybacz. Wiedźmo, po wykonaniu ruchu obrączki, komu przekazujesz obrączkę? Myślę, że przekażę ją dziewicy, ponieważ to jej nieskalaność pozwoliła nam uniknąć tej sytuacji. Ja mogłabym zaproponować prawdę? Tak jest. Możesz. To ruch wyjścia. Kiedy cofam się w przeszłość, na długo zanim dotarłam tutaj do domu Sinobrodego, wiem, że była jeszcze inna kobieta w jego życiu, dla której sam mój małżonek nakazał kowalowi zbudować pęta z metalu. Ciężkie kajdany, łańcuchy. I ten człowiek rzeczywiście wykonywał te przedmioty tutaj, właśnie w tym pokoju. Tylko
wiedział, do czego one będą służyć i bardzo pożałował tej kobiety. Wręcz w jakiś tam sposób się z nią nawet zżył, bo mój małżonek tak jak teraz dosyć często wyjeżdżał i zostawiał żonę samą. Ona po prostu poznała Kowala i w sensie ów Kowal, nie mogąc jej powiedzieć, że właśnie kuje dla niej więzienie, rozmawiał z nią o wielu innych rzeczach i po prostu zżył się z nią najzwyczajniej w świecie. Do tego stopnia, że nawet po śmierci nigdy jej nie zapomniał. Kiedy Sinobrody odkrył, że Kowal i jego żona zapalali do siebie jakąś sympatią, uznał to za niedopuszczalne, uznał to za formę zdrady. I to dlatego Kowala dzisiaj nie ma w domu, dlatego nie żyje, ponieważ Sinobrody w ataku wściekłości ściął go tak jak tego chłopca w naszej wsi wiele tygodni temu. Czy w takim ujęciu ta prawda jest według ciebie dowodem zdrady wobec męża? Uważasz, że on źle uczynił? Czy raczej jest dowodem wierności? Jak znajdujesz ten jego czyn? Wydaje mi się, że jest dowodem takich cech u mojego męża, które mogłabym podejrzewać, ale jednak wydawało mi się, że ich nie ma. W sensie do tej pory ufna, po tym pomieszczeniu odrobinę moja ufność i jakby ta miłość do męża maleje, czyli będzie to dowód zdrady. Ale to żona go zdradziła. Co miał zrobić? Miał puścić to płazem? To nazywasz zdradą? To, że żona znalazła sobie przyjaciela w tym wielkim, pustym domu? Myślisz, że to był tylko przyjaciel? Tak się tylko mówi. Nawet jeśli to był starzec. Przyjaciel. Cóż z tego? Skoro zaniedbał swoją żonę, znalazła sobie innego przyjaciela, towarzysza rozmów. A może jednak Kowal dopuścił się czegoś, czego nie powinien. Wyobrażasz sobie, żeby ze służbą się przyjaźnić? Też wątpię, że tylko na tym się skończyło. Bardzo szybko zapomniałaś, skąd pochodzisz, siostro. No cóż, po to tu przybyłam, żeby zapomnieć. Ja przybyłam tu po coś zupełnie innego. Po co? Po władzę. No właśnie. Ale a gdybyśmy my się tak zachowały? Posłuchaj dziewicy. Ona, mimo że jest dość naiwna, doskonale rozumie, kim jest nasz mąż. No nie wiem. Dziewico, nawet przy zamkniętych drzwiach po stronie, już na korytarzu, słychać cały czas te krzyki dobiegające z wnętrza komody. Podejmij proszę decyzję i czmychajcie stąd. Ale ja podjęłam decyzję, w sensie... Tak, myślałem, że może te rozmowa, te głosy aspektów. Dowód zdrady. A czy wzięłaś ze sobą jakiś przedmiot, który symbolizuje tę zdradę? Tak, wzięłam ze sobą taką obręcz na nadgarstek. Mhm. Jedną z tych obręczy, które wykuł Kowal w tryby, ponieważ to jest taki ruchoma obręcz, w tryby tej obręczy wplecione są czyjeś czarne włosy. Proszę zaznacz sobie też punkt traumy, dziewico. Żona opuszcza to pomieszczenie, oddala się korytarzem po tych schodkach w górę, to zapomniane, tak jakby opuszczone miejsce pokuty, oraz przede wszystkim dźwięk kogoś, kto chce wybaczenia za sobą. Dziewica nadal dzierży obrączkę. Jakiś teraz klucz przychodzi jej, przykuwa jej uwagę. To mam następujący pomysł. Ten klucz jest
przepiękny. To jest najpiękniejszy klucz, jaki w życiu widziałam. Jest upleciony z misternie rzeźbionego srebra i tam, gdzie jest ta głowia, za którą się trzyma ten klucz, pomiędzy taką srebrną obrączkę jakby włożony jest taki mały witrażyk zbudowany z takich małych, wiecie, szkiełek, który jak się podniesie pod słońce, to jakby robi się taki jak pryzmat, nie? Mhm. Czyli ślad różnokolorowych szkiełek na ścianie. Piękny klucz o wspaniałym kolorowym witrażu, który jest dosyć drobnym, złotym kluczem, prowadzi żonę na drugie piętro, tymi wielkimi schodami na środku posiadłości. Mi się wydaje, że z zewnątrz widać taki gigantyczny witraż gdzieś w tamtym miejscu. Mhm. Być może pomieszczenie w środku, właśnie ten witraż ma, ja bym bardzo chciała go zobaczyć, to jest coś przepięknego. Więc całkiem możliwe, że to, co w kluczu jest malutkie, miniaturkowe, tam w środku jest właśnie powiększone. Drzwi są zaokrąglone u góry, nie są kanciaste. Mają misternie udekorowaną klamkę. Są jasnobrązowego koloru. To jasnobrązowe listwy, w sensie deski, tworzą te drzwi. I kiedy klucz przekręca się, odzywa się pozytywka, która jest gdzieś w tym zamku. I ostatnie kliknięcie sprawia, że drzwi można otworzyć, ale pozytywka cały czas gra. Kiedy żona wchodzi do pomieszczenia, to jest pomieszczenie też na skraju jednego z bocznych skrzydeł tego domu. Cała ta ściana boczna jest zamieniona właśnie w potężne okno, które jest całe tym witrażem. I o ile z daleka, kiedy żona przyjeżdżała do posiadłości powozem, trudno było pod tym kątem określić, co tam jest, teraz jest to jasne. Na tym witrażu jest kołyska. Kolorowe szkiełka witrażu pokazują, że ta kołyska jest kolorowa. Niebiesko-żółto-zielona. W środku wystaje ponad powierzchnię, widać trochę kołderki, trochę loczków złotych. Ta kołyska stoi na bujanych nogach, a za kołyską, trzymając delikatnie ręce na jej krawędzi, stoi wysoka kobieta o błękitnej sukni, o długich kasztanowych włosach, która... No, nikt nie patrzy z taką miłością na coś jak matka na swoje dziecko. Jest w tym uśmiech, błogość. Trochę kojarzący się ten gest taki pochylonej głowy i wygiętej szyi z taką delikatnością i z brakiem jakiegokolwiek zagrożenia. A przez to, że ten witraż jest skierowany na zachodnią stronę, a teraz słońce zachodzi, to tylko możemy sobie wyobrazić, jak wspaniale przez te kolorowe szkiełka słońce wpada do tego pokoju. W pokoju jest taka kołysanka. Taka kołyska, przepraszam. Gdzieś blisko tego witrażowego okna. Na podeście. Poza tym przyczepione do także zaokrąglonego takiego kopulastego sufitu poprzyczepione różne świecidełka i zabawki na tych sznurkach kręcące się, delikatnie powiewające się. Jest fotel bujany. Może kogoś, kto mógł po uśpieniu dzieciątka odpocząć sobie, posiedzieć tutaj, poczytać książkę. Kolorowy, ciepły dywan na podłodze. Poczucie bezpieczeństwa. Jest też... Chciałbym zbadać w tajemniczy przedmiot, tą kołyskę. Mm-hmm. Chciałabym zadać dwa pytania. Bardzo proszę. Co jest z nim dziwnego lub zagadkowego? Ja mogę coś zaproponować? Bardzo proszę. Kiedy zastanawiasz się, co jest w nim dziwnego,
jakby jednocześnie dzieje się coś jeszcze innego. Otóż drzwi się otwierają i staje w nich jedna z pracownic w tym domu. To jest pokojówka, to jest dosyć młoda dziewczyna, która jest niema. W sensie nie mówi i dosyć trudno nawiązać z nią kontakt. I ona, kiedy ty jakby zaglądasz szukając czegoś nietypowego, podchodzi do tej kołyski, jest trochę skonfundowana w ogóle naszą obecnością, co widać w jej oczach. Niesie przed sobą talerz zakryty taką, nie wiem jak to się nazywa, taką... Srebrzystą kopułą. Taką srebrzystą kopułą. I tak jakby przyniosła jedzenie temu dziecku, tak? Czy temu dziecku, które jest w kołysce. Coś jest. I jeszcze raz. Coś jest w kołysce? Tak. Leży tam złocisto-włose dziecko, którego płci nie do końca jesteś w stanie określić, ale kiedy ta pokojówka podchodzi do dziecka i odsłania tą jakby srebrzystą kopułę, to na talerzu znajduje się kilka drobiowych serduszek, ale one są surowe i ociekają krwią i ta pokojówka po jednym serduszku karmi to dziecko, które z taką dużą łapczywością wgryza się w te drobiowe serduszka, pożerając je z ogromnym zaangażowaniem, tak jak było nieprawdopodobnie wygłodniałe. Czy może być? Mhm. Dobrze, zostaje mi jeszcze drugie pytanie. Jakież drugie pytanie? Jakie wspomnienia zawiera ta kołyska zatem, skoro takie dziwne dziecko się w niej znajduje? Mhm. Kiedy przygląda się żona temu, tej pokojówce, ona właściwie tylko już trzyma te tace, a dzieciątko na tyle takie nagłe w tym szamaniu, w tym pochłanianiu kolejnych serduszek same rączką bierze do siebie, to jakiś taki niewielki ruch, może chmura odsłoniła słońce i światło inaczej zaczyna padać. Ta pokojówka jest przeźroczysta, albo zbyt jasna, ma jakąś taką błyszczącą powłokę wokół siebie, i w tym momencie dziecko przestaje jeść. Ten ostatni kawałek serduszka, które wzięło, sprawia, że słyszycie, że brakuje oddechu poza tym ciąkaniem. Powoli robi się czerwone. Pokojówka powinna zareagować, ale tylko powoli odciąga tacę i zakrywa ją z powrotem tą srebrzystą pokrywą. Dzieciątko patrzy na nią, nie mogąc oddychać. Czerwień na twarzy zamienia się w sinność. W jednej chwili nie ma tam złotowłosego dzieciątka i nie ma też tej pokojówki. To wszystko było wspomnieniem tego miejsca. A kobieta, która na witrażu opiera się o tą kołyskę, roni łzę. Po witrażu złocista, taka szklana kropelka spływa i kiedy skapuje z brody, to akurat łapie zajączka słońca od zewnątrz. Żona musi przez chwilkę mrużyć oczy. Cóż to za dziwne dziecko? To moje dziecko. Patrzę, nie? Skąd ten głos zdobywa się? Witraża? Z witraża, ale tylko przez chwilkę z tego witraża. Bo ta kobieta z tego witrażu schodzi. Robi ruch w waszą stronę, tak wtedy, kiedy jej głowa przykręca się w waszą stronę, wypowiadając te słowa. I właściwie ten jeden krótki ruch sprawia, że ona stoi po drugiej stronie kołyski. Składa się z kolorowych szkiełek, przez co ruchy ma też trochę takie usztywnione, nienaturalne. Kiedy spogląda na was, ta złota łza zwisa u jej brody i ona pyta: przyszłaś nakarmić moje dziecko?
i robi krok w waszą stronę. Ja bym obłaskawić potworność. Czyli plus krew, tak? Tak, tak jest. Plus krew. Dziwitek. O kurczę, wziąłem kostkę, w której nie wiem, co to jest za symbol. 6. 10. 10, więc znów trafienie. Uda ci się obłaskawić tę potworność. Oddasz też na koniec obrączkę komuś. Za chwilkę się zastanowimy, ale jestem ciekaw, jak to robisz. Podchodzę do niej na tyle blisko, żeby jakby móc jej głęboko spojrzeć w oczy i z taką całą swoją niewinnością staram się jakby wyrazić swój zachwyt nad jej potomkiem, nie? Że ma piękne złote włosy, że jest bardzo do niej podobny, że to jest cudowne małe stworzenie, z którego wyrośnie na pewno wspaniały człowiek. Tylko wtedy, kiedy przestanie jeść te rzeczy, które przynosi pokojówka. Inaczej, dlaczego ona to... Połamane zdania, trochę tak jak połamane kawałki tego szkła. Ona wierzy w to, co mówisz. Cieszy się, że ktoś w końcu docenia piękno tego dziecka, ukrytego gdzieś z boku tego budynku. Gdzie jest ta pokojówka? Muszę wydać jej polecenie niekarmienia mojego dziecka. Wydaje ci się, dziewico, że żeby do końca obłaskawić tę potworność, musisz wskazać jej jakiś kierunek. Ona musi na kimś wyrzucić tę gorycz. Czy nie wiesz, gdzie jest pokojówka? Mogę ją zawołać, jeśli chcesz. Zawołaj ją. Podnosi ręce, te dłonie też składające się ze szkiełek. Widać, że palce nie są zakończone zaokrągleniami, tylko ostrymi, jak noże, kawałkami kolorowych szkiełek witrażowych. Gotowa jest. Okej, ja chciałabym przekazać obrączkę wiedźmie, żeby ona sobie poradziła z tą sytuacją dalej. Ja bym najpierw chciała ocenić, czego to miejsce ode mnie oczekuje. Ta stojąca naprzeciwko żony szklana kobieta, mimo że składająca się z kolorowych kawałków szkiełek, ma bardzo czytelną mimikę po chwili, kiedy żona patrzy w jej twarz. Jest w niej bardzo duży pokład bólu. Ona możliwe, że z tego witrażu patrzyła na umierające swoje dziecko, albo przynajmniej na kogoś, kto chciał otruć to dziecko. Może blef dziewicy jest prawdą, ale z drugiej strony ten desperacki ruch, że ona zeszła z witrażu, wskazywałby raczej, że ona straciła dziecko. Może jesteś tutaj po to, żeby ulżyć jej, pozwolić się na czymś zemścić. Zatem próbuję o nią zadbać. Mówiąc jej, przez co musiałeś przejść, patrząc, jak ta podła służba truje twoje dziecko. Tak. Znajdziesz ją w kuchni. Przyrządza. Tam powinnaś szukać. To tam przyrządza to zatrute mięso? Tak. Dziękuję ci, piękna damo. Chcę położyć dłoń na twoim policzku i pocałować cię swoimi szklanymi ustami. Pomogę jej chyba na to, pozwolę jej na to. Chociaż no, trochę mnie to niepokoi, ale mimo wszystko chcę ją uspokoić i wskazać jej ten kierunek, tak, w którym powinna podążyć. Całkiem możliwe, że ona w ten sposób chce się utwierdzić, że nie kłamiesz jej. Że mówisz prawdę o tej kuchni, o tej pokojówce tam. Kiedy jej usta dotykają twoich ust, jest w tym podobnie niezgrabna jak w całym tym swoim ruchu.
więc trochę za mocno przytula, trochę za mocno całuje, w ten sposób rani żonę w wargę. Posmak krwi, ciepłego płynu, który wycieka z kącika ust, kiedy ta szklana kobieta, odrywając się od pocałunku, od razu kieruje się do drzwi. Drapie nimi, swoimi palcami o te drzwi, sięga do klamki, niedbale otwiera, wydaje co jakiś czas jęk takiego popsutego szklanego bytu. I słychać jej szklane kroki na korytarzu, kiedy kieruje się pewnie w stronę kuchni. W jaki sposób ona narządziła mi tę krzywdę? Tak, to jest jedna trauma. Poproszę, żebyś zapisał ją dla swojej wiedźmy. Oczywiście możesz też podzielić się ze swoimi siostrami. Nie, zapiszę ją dla siebie, ale powiem do moich sióstr. Widzicie, siostry, jak się dla was poświęcam? Co my byśmy bez ciebie zrobiły? O, z tego mam tylko cierpienie przez całe życie. Ja zawsze wiedziałam, że ty o nas odpowiednio zadbasz. No dobrze. Zostawmy to. Mówię wspaniałomyślnie do mojej siostry. A wydaje mi się, że zaproponuję prawdę o tym pokoju. Wydaje mi się, że ta pokojówka, ona zakochała się w Sinobrodym. I kiedy urodziło mu się dziecko, czuła się przez niego odrzucona, w jakiś sposób zdradzona. Jednym słowem, oszalała. Pewnego dnia, kiedy akurat matki nie było w pobliżu tego dziecka, może nawet była, tylko zasnęła na tym bujanym fotelu, ona zakradła się do środka i udusiła to dziecko. Nie wiem, czy czymś się karmiła, czy nie. Prawdopodobnie tak zapamiętała to ta kobieta, albo przynajmniej tak by chciała to zapamiętać. Dała temu dziecku całe swoje serce, ono umarło. Być może jej własna miłość sprawiła, że przestało oddychać. Być może kochała je zbyt mocno. Ta prawda jest bardziej prozaiczna. Ta pokojówka po prostu je udusiła. Potem, broniąc się, zgoniła wszystko na zdech senny. Niedługo później ta kobieta popełniła samobójstwo, ale nasz mąż jest tutaj niczemu winien. Czy więc chcesz wziąć dowód wierności? Tak, to jest dowód wierności, zdecydowanie, a jako przedmiot zabieram z tego miejsca cyk. Kocyk. Kocyk, tak. Mhm. Kocyk z kołyski. Czyli ciepły w dotyku kocyk, wykonany z jakiegoś bardzo miłego w dotyku materiału, który podkreśla tak jakby dobre intencje naszego męża. Czy inne siostry mają może odmienne zdanie, czy zgadzają się, że ten pokój tylko potwierdza wierność wobec męża? Wiedźma ewidentnie ma rację. Ta kobieta cierpiała. I to była wina służby. I przez to cierpisz się z tym zgadzam. Ja również się z tym zgadzam. Mhm. Zatem wiedźmo jedną traumę możesz wykreślić, masz o jedną mniej, bo tak zdecydowałaś. Opuszczacie to pomieszczenie. I teraz obrączka jest w rękach wiedźmy. I jestem ciekaw, jaki klucz wiedźmie wpadł w oko. Choć najpierw przekażę tylko, że kiedy wyszła żona z tego pomieszczenia, to słońce niemal całkowicie zaszło. Kiedy wchodziłyście, światło mocno wpadało do tego pomieszczenia, barwiąc go na kolorowo. Teraz zrobił się nagle wieczór. Świece w kinkietach po dwóch stronach korytarza tworzą korytarz, który jest bardzo, bardzo inny. Gdzieś tam daleko jeszcze odległe kroki tej szklanej kobiety. Jaki klucz? Więc ja przeglądam ten kluczy po tym, jak zamknęły się za nami drzwi i ta torna w, powiedzmy, perspektywie tego, co zdarzyło się w tym pokoju, pozytywka zamilkła. Mhm. I korytarz znowu wypełniła cisza, która jeszcze, tak powiedzmy, została podkreślona tym, że właśnie zachodzi słońce.
jakieś jego ostatnie promienie wpadają przez ogromne okna, o których wspominałem wcześniej, kiedy zwróciłem uwagę na ten dom. Teraz tak jakby zastanawiam się, że sama przeglądając teraz te klucze mogę wyglądać jak taka źrenica okna, nie? Bo jakoś tam stoję zapewne w tym niknącym świetle dnia, czyli w samym oknie i przeglądam je, żeby tak jakby zobaczyć, który z tych kluczy zwróci moją uwagę i faktycznie znajduję taki, który nie do końca pasuje do wszystkich innych. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą zauważam, jest biel. Pierwszą rzeczą, którą czuję, jest chropowatość do klucza w dotyku i dopiero później tak jakby mój umysł łączy ze sobą dwie rzeczy. Widzę, na co spoglądam, a mianowicie spoglądam na wyrzeźbione w kształt klucza teliczki, palce dłoni, kości, które są ze sobą połączone jakimś drutem. To znaczy, tam są takie nawiercone małe dziurki i wszystko sprawia, że ten klucz jest dość elastyczny w dotyku. Przede wszystkim, kiedy uderza o pozostałe, to brzmi zupełnie inaczej niż reszta. Już po prostu w tej kości palca rzeźbił ten klucz, który pasuje do jakiegoś zamka w tym domu. Trudno mi nawet sobie wyobrazić jakiego, ale kiedy szukam drzwi, do których on może pasować, to także czuję taki, można powiedzieć, lekki zapach stęchlizny, który gdzieś wydaje mi się, że jest związany z tym kluczem, ale to może być tylko moja wyobraźnia, ponieważ on już dawno nie ma na sobie żadnych pozostałości po ścięgnach, tkance jakiejkolwiek, jest wyczyszczony tak jakby do białości. Lestra, pamiętasz to mauzoleum, które widziałyśmy, jak przyjechałyśmy tutaj? To na cmentarzu? Tak. Pamiętam. To był chyba jakiś mały rodzinny cmentarz. Myślisz, że tam będzie pasował ten klucz? Chyba szukałabym tam w pierwszej kolejności. Znaczy, masz rację. W takim razie wychodzę z domu i kieruję się do tego innego zagajnika z grobami, tak, już dość mocno starymi, zmurszałymi, porośniętymi. Wydaje się, że jest tam jakieś duże mauzoleum z jakimiś pewnie płaczącymi aniołami, które już dawno, dawno temu zostały pokryte gęstą roślinnością. Wydaje się, że na ten cmentarz rzadko kiedy ktoś zagląda. Już może dziewica miała dobrą intuicję. Staram się włożyć ten klucz do drzwi prowadzących do mauzoleum. Doskonale pasuje. Wręcz usztywnia się w momencie, kiedy odpowiednia jego ilość została wepchnięta w dziurkę, tak jakby ten mini mechanizm z drutów łączących kości naprężył się wtedy, żeby stać się do końca kluczem. Kiedy przekręcasz drzwi, klucz w tych drzwiach, otwierają się bardzo ciężkie, samoistnie jako, witając was, do środka duże wrota. To kopulaste pomieszczenie, takie, że kilkoro dorosłych osób mogłoby w środku stać. Podłużne takie, powiedzmy, wnęki po obu stronach, z zewnątrz, trochę sprawiało, że wygląda to jakby taki osiadł sfinks, bądź jakieś zwierzę, rozpościerając łapę albo skrzydła. Ale w środku, kiedy drzwi się otwierają, okazuje się, że w środku zapalone jest światło. Jest żyrandol, bardzo biedny, a jednak żyrandol. Ktoś zawiesił u góry, u powały na krótkim łańcuchu. Kryształowy, niewielki, odbijający światło z włożonej do środka świecy żyrandol. Ten żyrandol zawieszony jest nad, to chyba nazywa się katafalk, taki blok kamienny, na którym można było położyć świeżo zmarłego albo trumnę, żeby jeszcze na niego popatrzeć ostatnim razem. Teraz na tym katafalku nie ma trumny, jest połyskujący czarny kamień. Okazuje się, że te wnęki po dwóch bocznych stronach pełne są jakby
wierzchów trumien, w sensie takich przodów trumien. Jest napisane na tabliczce jakieś imię albo jakiś napis, jakaś data. Tych trumien jest na każdym z tych boków około tuzina. One są w rzędach, ale też są położone jedne na drugich. I po drugiej stronie stołu, tyłem do drzwi otwieranych, stoi mężczyzna, który oczywiście usłyszał otwierające się drzwi, odwrócił głowę, ale nie przerywa jakiejś czynności, którą tam robi. On jest pochylony nad czymś, coś robi rękoma przy stole, który jest widocznie w głębi tego mauzoleum. On odwraca się i spogląda na was. Ma bardzo szczupłą, pociągłą twarz, wiek trochę powyżej 60 lat, bujne, siwawe bokobrody, taka wystająca broda, oczy głęboko osadzone i ma loki, siwo-ciemne, ale takie zmierzwioną fryzurę. Ma ubrany surdut, ale na ten surdut od przodu ma nałożony fartuch, tak jakby kuchenny. Światło, które tu się pali, ten żrandol oświetlany świecą, daje za mało światło, żeby określić kolorystykę poszczególnych szczegółów. Jesteś starczo. I zajmę się w jego kierunku. O, pani! O, dzień dobry! Przepraszam, za chwilkę obmyję do końca ręce i będę mógł przywitać się. Nazywam się Hieronim. Jestem lekarzem, ale także zajmuję się pochówkiem w naszym domu. Słychać pewien chlupot, może niekoniecznie wodnisty, tylko taki bardziej oleisty w tym czymś, czym on się zajmuje. Tam, on to trochę zakrywa z sobą, cały czas mając przekręconą głowę w waszą stronę tylko. Drogi panie Hieronimie, czy ktoś zmarł w naszym domu w ostatnim czasie? Oj, obiecałem panu, że nie będę straszył młodej pani, ale śmierć wymaga prawdy. Niestety tak, jedna z pokojówek w zeszłym tygodniu spadła ze schodów, skręciła kark nieboga. Dopiero co ją włożyłem do trumny. Pokazuje głową, tak jakby wskazywał brodą. W geście trochę dumnym, w kierunku jednej z trumien. Chciałabym zatem chyba zbadać tajemniczy przedmiot i zerknąć tam, gdzie on pokazuje, żeby zobaczyć więcej. Cóż jest dziwnego lub zagadkowego w tym stole, na którym on przygotowuje te zwłoki, padaj do trumny. Bo coś dziwnego jest w samych tych zwłokach. Nie wiem, czy to już jest przedmiot. Wiesz co, może niejasno się wyraziłem, albo niejasno zrozumiałem, bo ten katafalk jest pusty. On jak wskazał kierunek, to wskazał jedną z trumien we wnęce. Więc... Tak, bo mówię, że on coś robi na stole, nie? Tak, on robi coś na stole takim, który jest w głębi i który... O to trochę... mi chodzi, bo on go trochę zasłania, nie? Tak, czyli, tak. Czyli żona trochę podchodzi, trochę wychyla się znad jego ramienia i chce zajrzeć, co tam się dzieje. Jest dosyć duża miska, taka kamienna, on trzyma obie dłonie, ma trochę podciągnięte rękawy koszuli i tej marynarki. I jest jakaś ciecz, jakiś płyn żółtawy w środku i on coś tam takiego robi. I twoje pytanie dotyczące badania tajemniczego przedmiotu? To jest w tym dziwnego lub zagadkowego. Co jakiś czas, kiedy on pracuje dłońmi i całe jego ręce są zamoczone w tym czymś, przekręcając przedmiot, który tam w środku obmywa, ma w środku, kawałek tego przedmiotu wychodzi ponad powierzchnię i masz wrażenie, że on jest taki sam jak materiał, z którego zrobiony jest klucz. Tak jakby obmywał jakąś kość w środku. Ej, a do kogo ta kość należy? To jest moje drugie pytanie. To jest ludzka kość? Mhm. On słyszy dźwięk poza mauzoleum, ten Hieronim, co sprawia, że odwraca się dosyć nagle w drugą stronę niż ta, od której żona podeszła, żeby chyba pewnie chce sprawdzić, czy coś się dzieje na zewnątrz mauzoleum, ale to sprawia, że jego ręce
podnoszą się na tyle, że widać cały kształt kości, którą trzyma w ręku. Jest to drobny palec wskazujący. Poszczególne paliczki bez skóry, takie bardzo białe, obciekające żółtym płynem, który jest we wnętrzu tej miski. Ten palec ma jeszcze kształt paznokci, który sugerowałby kobietę, bo one są lekko szpiczaste, zapielęgnowane. Co się stało o tej pokojówce, że spadła ze schodów? Kiedy tylko słyszy twój głos, od razu orientuje się, więc szybko wkłada ręce z powrotem z tą kością. Po czym wyciąga same palce swoje, widocznie zostawił ją w środku, pozwala, żeby ten żółty, kleisty płyn ociekł do miski i... O, gapa była, oj była gapa, za dużo rzeczy brała naraz, przenosząc i widocznie fałda w dywanie była i nie widząc przez pakuły, potknęła się nieboga i poturlała się, aż dzwoniło jakby bęben ktoś grał, bam, 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 a na końcu takie... I Hieronim okazuje się doskonale potrafi imitować dźwięk łamanej kości. Sprawia, że czuję się lekko przerażona, drżę ze strachu, mimo tego, że sama nie jestem miłą osobą, ale... To uruchamia ruch drżenia ze strachu, tak? Czy ty chciałabyś powiedzieć mi, czego się w tej chwili boisz? Aha... Wiesz co, obawiałam się, że wchodząc do mauzoleum, nie wiem, znajdę jakieś ciało, wiesz, jakiś szkielet, który wystaje z nadgniłej trumny, natomiast spotkałem człowieka, który wydaje mi się nie do końca normalny. Siedzi tutaj po nocy, chował tą biedną niewiastę, która spadła ze schodów, ale wcześniej zdaje się, że urżał jej palec, a teraz oczyszcza go z ciała. Nie czuję się najbezpieczniej w towarzystwie kogoś takiego. Tym bardziej, że on, kiedy ty patrzysz na te jego dłonie, a potem na jego głowę, on cały czas obciekając tymi dłońmi, ogląda cię. Ale patrzy, jakby krawiec mierzył miarę. Albo jakby rzeźnik oglądał tuszę. Zapominam. Daje mi się. Nierozsądnym było tak blisko do niego podchodzić i teraz znajdujemy się w szponach tego czegoś. Ale to już jest problem fatalnie mój. Przekazuję jej obrączkę. Przekazuję obrączkę fatal, a Hieronim, tak jakby to, na co patrzy, na kształt kości, na twój nadgarstek, na twój łokieć, nie mógł się powstrzymać. I tym jeszcze kleistymi łapami szybko łapie cię za oba ramiona na wysokości łokcia. Co robicie? Hieronimie, to chyba nie będzie konieczne, pobrudzi mi pan suknię. Prędzej czy później i tak to się wydarzy, a twoje kości, on mówiąc to, okazuje się mieć bardzo dużą siłę i zdecydowanie większą niż można by spodziewać się po 60-letnim szczupłym człowieku. Lewą twoją rękę kładzie na tym katafalku, a prawą ręką chce uderzyć właśnie w łokieć. Widzę niedaleko leżące narzędzia. W zasadzie nie wiem, jak to się nazywa, ale ma ostrze. I sięgam drugą ręką po to i chcę mu wbić pod żebro. Plamisz się przemocą. Tak nazywa się ten ruch. Bardzo cię proszę. Dokładnie. O rzut i dodanie do tego rzutu swojej namiętności. Czy twoja namiętność to 0 czy minus 1? 0. 6 to chyba nie jest zbyt dobrze. Nie, 6 to... Bardzo źle. To bardzo źle. Cudownie. W końcu coś złego się wydarzyło. Sięgasz po ten przedmiot, który jest miniaturką motyki. Taką, którą można mieć w jednym i w jednym ręku, ale zanim docierasz do ramienia, które spada ciężko, jego pięść gruchocze cię w łokieć.
To jest sprawne i bardzo precyzyjne uderzenie. Ono ma za zadanie nie tyle zadać ból, co wytrącić ze stawu ramię. Ten dźwięk, który wcześniej wydał buzią, teraz słyszycie z wnętrza swojego łokcia, kiedy ten łamie się. To dwa punkty traumy, które proszę, żebyś zapisała. Możliwe, że chcesz podzielić się ze swoimi siostrami. Wszyscy zbierzemy po dwie. Nie, myślę, że to była moja nieostrożność. Nie będę się dzielić tym z moimi siostrami. Splawiwszy się przemocą, przekazujesz obrączkę komuś innemu. Komu? Tak, i przekazuję dziewicy, skoro ani wiedźma, ani ja nie dałyśmy sobie rady, to na pewno dziewica sobie poradzi lepiej. Wojtku, to jest sługa? Wygląda na sługą, ale sługę, ale może kiedyś był sługą. Chciałbym próbować przemówić mu do rozsądku. Chciałabym spróbować przemówić mu do rozsądku, zanim dziewica stara się go przekonać. Ja chcę wcześniej powiedzieć mu, korzystając ze żmii. To ruch oblicza wiedźmy. Mówię mu, masz rację, Hieronimie. To wcześniej czy później nastąpi. Początkowo nie mogłem tego zrozumieć i chciałem zrobić ci krzywdę, ale teraz to widzę. Cóż, to ma zaznaczenie, czy teraz zgruchoczesz mi dłoni, oprawisz palec, aby zrobić z niego klucz, czy stanie się to dopiero za jakiś czas. W trakcie twojego pięknego kłamstwa on uśmiecha się, pokazując takie brzydkie, brudne zęby, ale otrzymawszy pozwolenie, podnosi drugi raz rękę. Całkiem możliwe, że on za pomocą kilku uderzeń w ten łokieć chce oderwać rękę od reszty ciała. Czy myślałeś o tym, że możesz nie dożyć końca tej swojej chwalebnej pracy? Każdego kres w końcu dojdzie. Ale kiedy opuszcza tę rękę, ona leci coraz wolniej i nie trafia w łokieć, tylko obok w katafalk. A on klnie. Cholera! Nie trafiłem! Jestem pewna, że mój mąż docenia to, co dla niego robisz. Ja to też doceniam. Masz go, wiesz, gdzieś tam po policzku tą ręką sprawną, której mi nie połamał. Nigdy tu nie przychodzi, żeby wyrazić wdzięczność. Chcę tylko, żebym dostarczył mu kluczy. Ale z pewnością jest ci bardzo wdzięczny, tak jak my wszyscy. Och, tak? Pan kocha mnie? Oczywiście. Mamy jak znud. Bardzo przepraszam, że zraniłem rękę. Nie mogłem się powstrzymać, ja tak bardzo kocham kości. I on pochyla się, tak jakby chciał pocałować, do wesela się zagoi ten pogruchotany łokieć. Ale kiedy jego usta dotykają skóry, są chłodne i w tym samym momencie składa się. Znaczy, jak on tak już upadł, to chciałabym tak jakby chwycić go i wrzucić twarzą do tej misy, nie? No cóż, mężczyźni. To nie było normalne. Ta żółta ciecz rozlewa się trochę na tym stole. To, że on wypełnił misę swoją twarzą, sprawia, że większość została wypluta, a wraz z tą cieczą wypadły z niej różne kości. Nie tylko czyszczony palec. Tych palców jest tam więcej. Och, taki drobny psikus, prawda, dziewico? Czy chcecie zrobić tutaj coś? Ja jestem... Proszę, mów. Ja jestem całkowicie wytrącona z równowagi i całkowicie przerażona. I kiedy patrzyłam na zmagania fatale i wiedźmy te bezskuteczne działania wcześniejsze, to miałam wrażenie, że to będzie mój kres i byłam na skraju wzywania pomocy bądź ucieczki, ale kiedy wiedźma tak przebiegle zainterweniowała, to jakby wycofałam się, bo ona zawsze ratowała mnie z opresji w różnych sytuacjach i teraz po prostu robi dokładnie to samo, nie? A czy to, co zrobiła wiedźma, co zrobiła żona dzięki podszeptowi
wiedźmy uspokoiło dziewicę, czy nadal czegoś się boisz? Nie no, jakby dziewica w ogóle jest dosyć delikatną osobą i ona jest poddenerwowana tą sytuacją, ale, ale ufa swoim siostrom i to bardzo. Ona zawsze była tą najsłabszą, jeżeli chodzi o, o strach, o stres, o jakby o konfrontację z kimś, kto był od niej silniejszy, nie? Mhm. I siostry zawsze wtedy załatwiały sprawę. Cieszę się, że je mam. Czy któraś z sióstr chce jeszcze zbadać coś w tym pomieszczeniu, czy raczej dziewica będziesz podejmowała decyzję o odejściu? Ja bym chciała zbadać tajemniczy przedmiot, ale bez ćmy, tak po prostu. Mhm. Chciałabym zobaczyć, jakie informacje widnieją na tych tabliczkach przy trumnach. Kto tam leży? Do kogo należą te trumny? Każda z tych trumien oznaczona jest nie, jak się okazuje, imieniem, tylko epitetem. Są tam słowa takie jak wesoła, takie jak przepiękna, takie jak złotowłosy lok, takie jak głos jak muzyka. Tak jakby osoby tam pochowane zostały w pamięci kogoś nie jako imiona, jako osoby, tylko jako jakieś odczucia, wrażenia. I kiedy czytasz trzecią z kolei tabliczkę i na niej napisane jest perlisty śmiech, to słychać z wnętrza tej trumny echo perlistego śmiechu. To wystarczy jeden raz, kiedy ta bariera rzeczywistości, realności się przekuwa, a żona zaczyna słyszeć właściwie z większości tych trumien dźwięki, które trochę potwierdzają te epitety. A jeśli nie potwierdzają epitetów, to są po prostu zawołaniem. Po chwili spośród kilku tych krzyków z wnętrza trumien da się rozpoznać słowo wypuść. Wypuść. Chcesz zadać może drugie pytanie dotyczące tego ruchu? Chciałabym dowiedzieć się, dlaczego mój małżonek właściwie zatrzymał te trumny tutaj. Co one tutaj robią i co dla niego znaczą? Jedna z trumien, która ma na sobie tabliczkę napisaną, jak to, jakiego słowa ukryć, bezczelny urwis. Słychać stamtąd głos: nie zniosę go, jeśli jeszcze raz będzie na mnie spoglądał. Błagam, wypuść, wyrzuć gdziekolwiek me kości. Nie chcę, by przychodził tutaj i patrzył na nas, triumfalnie się uśmiechając. Siostry, czy zechciałybyście zaproponować jakąś prawdę, czy wolałybyście, żebyśmy stąd odeszły? Ja myślę, że nasz mąż ma wiele więcej sekretów niż ten jeden pokój, do którego zabroni nam wchodzić. Nie jest normalne. Myślałam, że w tym mauzoleum spotkamy przodków jego wspaniałego rodu, a tymczasem chowa tutaj co służbę? Starząc temu szaleńcowi, który teraz spoczywa głową w misie, preparować i kości. To nie jest normalne. Szalone, to chore. Tak może zachowywać się tylko ktoś, kto dawno temu wyrzekł się ludzkich odruchów. Ktoś
myślę, że powinniśmy uwolnić coś, co się znajduje w tych kolumnach. Duszę? A jeśli nas zaatakuje? Ale czy możemy zostawić je tutaj w środku? Chciałabyś, żeby nie, ktoś... Nie jesteśmy aż tak okrutni. Na szczęście Hieronim już nie żyje, bo być może kiedyś też my byśmy skończyli w takim drewnianym pudełku i tutaj uderzam ręką w jedno strumienne. Potwierdzenie swoich słów. Kiedy żona... Myślę, że to, że on nie żyje, to zupełnie nie oznacza, że nie skończymy. Kiedy żona wspomina, wszystko, żeby tak skończyć. Wspomina imię Hieronima, to spogląda w jego stronę. On cały czas jest nachylony do tego stołu z twarzą w misce, tak jakby się jakoś zahaczył, usztywnił. Nie może opaść na glebę. A z miski zaczyna unosić się taka delikatna para. Myślę, że co byśmy nie postanowiły, to raczej trzeba zrobić to szybko. Wynosić się stąd. Że dołączymy do tej chorej menażerii. Wypuść, wypuść, bo inaczej sama tu trafisz, a wtedy się zemścimy. Wypuść, wypuść. Bardzo różne głosy, coraz z większą częstotliwością, już nie prezentują tylko tych swoich cech charakterystycznych, tylko proszą o wolność. To te głosy i te błagania po prostu łamią mi serce. Więc chwytam za taką rączkę przytwierdzoną do tego wieka, pierwszej lepszej trumny, którą do tego Urwisa, tą, która była opisana tabliczką o tym Urwisie, i po prostu wyciągam ją z tej komory, z tej nie wiem, dziury, tak, w ścianie, w którą jest wsunięta. Na tyle, na ile mogę. Oczywiście szarpię się z tym, bo trumna jest ciężka. Nie. Ale nie? Jest lekka. Nieoczekiwanie lekka, tak jakby w środku nie było ciała. Więc ten ruch, który miał mieć dużo siły, okazuje się, że ma dużo więcej niż było potrzeba i ta trumna wypada z tego stosu, uderza o podłogę i okazuje się być bardzo stara, bo pęka. Wreszcie. Ten dźwięk już nie jest dźwiękiem bezczelnego Urwisa. Ten sam głos, ale mający, noszący inną intencję i emocje. Ze środka trumna jest rozrywana bardzo szybko przez białe kości. Na razie tylko tyle widać. Pozostałe trumny krzyczą głośno: wypuść nas też, wypuść nas też, siostro, wypuść, wypuść, wypuść. Co robicie? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja chciałabym zadbać o tą duszę, która wychodzi z trumny. Myślę, że jeżeli tego nie zrobimy, to ona nas po prostu zaatakuje. Chciałabym z tą osobą porozmawiać. Zapytać, co się stało. Chciałabym, żeby ona została wysłuchana. Myślę, że tego potrzebuje właśnie. Zostać wysłuchaną. Ona próbuje jako kościsty były człowiek wydostać się. Trochę tak jakby całe to ciało zostało skąpane w tej misce. Kościotrup próbuje wydostać się. Bardzo dużą siłą rozrywa poszczególne deski. I kiedy żona nachyla się, a ty, Fatal, przemawiasz ustami żony, to co jej, co pytasz? O co pytasz? Co ci się stało? Kto ci to zrobił? Och, to on, mój mąż, znudziwszy się, upozorował śmierć i zostawił mnie tutaj. Chce patrzeć na moje kości. Tak trudno jest dać mu radość cały czas. Jest wymagający, a ja byłam taka roztrzepana. Błagam, wypuść mnie. I kiedy przemawia do ciebie czaszka drobnej osoby,
cały czas słychać donośne głosy z pozostałych trumien, to ta ramię tego kościotrupa chce wesprzeć się o ciało żony, żeby móc powstać. Mhm. Co chcesz zrobić? Okej, ja pomagam rozerwać kawałek tej trumny, po czym pomagam wstać i pytam, jak ci na imię? Miranda. Ona Mirando. Wspiera się, żeby wstać. Słychać strzykanie kości. Ja mówię, Mirando, weź mój płaszcz. Ściągam płaszcz i nakładam na jej kościste ramiona i pomóż uratować resztę. Wypuść resztę żony. Podaję jej jakąś tam motykę, tą, którą Fatal próbowała się zamierzyć na Hieronima. Ona dosyć niezgrabnie łapie to tymi swoimi kościastymi palcami i kuca w stronę tych trumien. I kiedy wykonuje ten ruch, to słychać nie tylko jej głos, taki trochę nierealny, ale pociągnięcie nosem. I w tym momencie, tak jakby ona chciała cofnąć łzy, w tym momencie, kiedy już kuca, to nie jest tym kościotrupem. Jest kobietą z czarnymi włosami, z kucykiem, w twoim płaszczu, żono. Trzęsącymi się rękoma, które są trochę brudne, zaczyna stukać, otwierać następną trumnę. Słychać stamtąd dźwięk ulgi. Tak, teraz ja. Pomogę. Dziewico, powiedz nam, co tutaj się wydarzyło i uciekajmy stąd. Myślę, że to jest to miejsce, w którym mój małżonek gromadzi trofea. Trofea? Co masz na myśli, mówiąc trofea? Pozostałości po wszystkich tych kobietach, które straciły tutaj życie. Ale dlaczego to robi? Po co to robi? Chore. Kiedy tutaj przybyłam, byłam przekonana, że to, co się dzieje, to najwspanialsza rzecz w moim życiu. Ale teraz widzę, że nie tylko ja tak myślałam i że przed nami, siostry, były tutaj dziesiątki takich kobiet jak my. Zatem to nie był wymysł tego nekrofila, wskazuje głową na Hieronima ciało. On działał z polecenia męża. Te wszystkie dusze, słyszysz je, one wołają, one ci tłumaczą, tak jak i mi, tak jak i Fatal. Co się z nimi stało? One opowiadają te historie. A te ironiczne tabliczki na ich trumnach mają tylko upokorzyć je pośmiertnie jeszcze bardziej. Zatem nie chcę skończyć tak jak ona. Dobra, to jest winny śmierci. Nie były przypadki. Czy więc, dziewico, chcesz zabrać stąd dowód zdrady? Tak. Jakiż to będzie dowód? Odrywam od trumny jedną z tych tabliczek. Tych ironicznych, cynicznych, bezczelnych, tych, które nie zawierają imienia tak, jak powinny, żeby dobrze upamiętnić tę osobę, tylko zawierają odczucie tego potwora, który zrobił mu krzywdę. Mhm. Jakie tam słowo jest? Siostry? Perlisty głos. Perlisty głos. Dziewico, otrzymujesz traumę. Czy chcesz, żeby twoje siostry także miały tę traumę?
Ja myślę, że akurat w tej sytuacji tak i to będzie miało sens, bo każda z nas, do każdej z nas dotarła naprawdę przerażająca prawda z dużą mocą teraz, nie? Mhm. Że tak, to jest rozsądne. A więc... Tak, to wychodząc stąd, musimy przekazać obrączkę dalej. Mhm. To jej nie miała. Tak. Dobrze, więc przekazujemy obrączkę Fatal. I poproszę cię o to, żebyś odnalazła klucz, który ciebie interesuje. Fatal wychodzi, znaczy żona wychodzi z mauzoleum. Drzwi się zatrzaskują. Chociaż nie, chyba powoli kolejne żony uciekają. Zostały uratowane. Żona patrzy na pęk kluczy, szukając takiego, który ją zainteresuje. Boi się trochę, co spotka w kolejnym pomieszczeniu, w kolejnym pokoju. Znajduje klucz. Bardzo dziwny. Jest miękki w dotyku. I kiedy lepiej się przygląda, stając w świetle latarni, która jest niedaleko mauzoleum, widzisz, że jest z papieru. Są tam jakieś słowa w dziwnym języku, którego nie rozumie. Mhm. I rusza w kierunku domu. To musi być klucz do może biblioteki, może gabinetu. I idzie szukać tych drzwi. Mhm. Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze, właściwie na wprost schodów. Drzwi wyglądają jakby same były z papieru, choć nie jest na nich nic napisane. Ten delikatny klucz wydaje się nie mieć wystarczającej siły, masy, żeby otworzyć drzwi, ale takie drzwi akurat daje się otworzyć papierowym kluczem. Towarzyszy temu szelest bardziej niż chrzęst czy kliknięcie. I kiedy otwierają się te drzwi, to z wnętrza dobiega muzyka. Gra fortepian, ale po chwili żona już wie, że to chyba nie fortepian, tylko to urządzenie, które pozwala odtwarzać muzykę. Słychać dziwne trzaski, ta muzyka jest tak jakby za jakąś chropowatą ścianą. Muzyka jest spokojna, bardzo relaksująca. I niesłychanie wysokie półki z książkami w bardzo ciasnym pomieszczeniu. Wybór Sinobrodego, żeby w takim niewielkim pomieszczeniu umieścić bibliotekę, mógłby dziwić, ale on po prostu zrobił dwupiętrową tą bibliotekę. Taka drabina, która przejeżdża na przymocowanym takiej prowadnicy. Można ją przesuwać wzdłuż odpowiednich regałów, wysuwać w górę i wchodzić do poszczególnych książek. W pomieszczeniu jest szczelina pomiędzy tymi regałami, akurat tak, żeby wetknąć jedno z tych wysokich okien. To stamtąd w ciągu dnia wpada światło, ale tam też ustawiona jest lampa, którą można wykorzystywać wieczorem. Teraz bardzo wygodny, skórzany fotel, który ustawiony jest właśnie w tej szczelinie, jest pusty. Obok na niewielkim stoliku jest specyficzna książka, bo ma mały format, niewiele kartek. Te kartki są pomięte, tak jakby może były wilgotne, a może często używane, obracane w palcach. Okładka ma lekko wygięte rogi, też tak jakby często była użytkowana i jest miękka, a nie utwardzana. W pomieszczeniu ta lampa daje dużo światła, kolorowe grzbiety książek. Kiedy je widać, od razu czuć też zapach, odrobinę kurzu, może rzadko tu się odkurza, pewnie ciężko dojść tak wysoko. I we wnęce regału po lewej stronie jest
właśnie z wnęka, nie ma książek na wysokości powiedzmy torsu, tylko jest doniczka z rosnącym kwiatem, kwiatem róży. On jest tak ustawiony, że ktoś, kto siedzi na fotelu i czyta sobie książkę, co jakiś czas może przewracając stronę, rzucić okiem delikatnie w stronę tego kwiatu, na pewno to piękny widok. Chciałabym zbadać tą książkę. Chciałabym się dowiedzieć, jakie wspomnienia zawiera. Akurat wspomnień zawiera mnóstwo, bo okazuje się to być spisanym pamiętnikiem. Ręczne, bardzo ładne pismo, takie zamaszyste, jakby ktoś chciał opowiadać wielkie rzeczy, ale szybko orientujesz się, żono, że to są wpisy z poszczególnych dni. Są numery dnia miesiąca i nazwa miesiąca, ale nie ma dat. Natomiast kolor papieru i kolor atramentu wskazuje, że to dawno temu pisane wspomnienia. Wspomnienia kobiety, która zakochała się w mężczyźnie o niebieskiej brodzie i której dane było żyć z nim. Opisywane są schadzki, opisywane jest wspólne mieszkanie w tym wielkim domu, w którym czasami trzeba było się szukać, tak jest duży, czasami trzeba było na siebie czekać, ale zawsze było warto, gdyż nie ma czulszego człowieka niż on, który wiedział, co kobieta potrzebuje, dlatego w miejsce ulubione dla mnie, czyli bibliotekę, wstawił doniczkę z moim ulubionym kwiatem. To pokrótce takie wspomnienia. Kobiety, która na imię miała Linda. A co jest w nim dziwnego albo zagadkowego w tej książce? W tym pamiętniku? Dziwne jest to, że orientujesz się, że mniej więcej od 2/3 dziennik płynnie przechodzi do swojego początku. Opisuje bal, podczas którego Linda tańczy z Sinobrodym. Ona opisuje później, jak przetańczyła większą część nocy, po czym on musiał odejść do obowiązków takich towarzyskich. Ona sama, zostawszy, jeszcze chwilkę tańczyła, później przybyła, żeby spisać te słowa, podlała jeszcze kwiat, a później skończyła wpis i stwierdziła, że zdrzemnie się w tym fotelu. I następnie jest data, która jest na samym początku tego dziennika. 12 października, kiedy dzisiaj wracałam od ślusarza do domu z naprawionym przez niego naprawionymi narzędziami mojego ojca, to usłyszałam stukot kopyt. Słychać było, że to nie koń wlekący się, ciągnący jakiś powóz, tylko unoszący jeźdźca, i po chwili zobaczyłam, jak zza rogu budynku wyjechał bardzo wysoki, piękny mężczyzna, który, zobaczywszy mnie, zatrzymał konia. Uśmiechnął się, tak jakby zobaczył coś wspaniałego i pięknego. Pochylił się tylko i spytał się, czy może dać mi w prezencie ten kwiat, który znalazł po drodze, i wręczył mi różę. I później wpisy są, właściwie pokrywają się dosłownie z tym, co się działo od początku tego dziennika, choć nie słowo w słowo, pisane tak jakby jeszcze raz. Rzucam dziennik na stolik z powrotem i cofam się lekko przestraszona. Czyżbyś drżała ze strachu? Tak, ja mam wrażenie, że to są przynajmniej część moich wspomnień. Proszę, opowiedz mi, czego się w tej chwili boisz, że co się może wydarzyć? Że skończę tak jak jedna z tamtych żon. W mauzoleum. Tam była na jednej z strumien było napisane ta, która kochała róża. A jeżeli to będę druga ja?
muzyka, którą słychać cały czas było w tle i do tej pory żono nie zwróciłaś uwagi, że właściwie nie ma źródła tej muzyki, tak jakby się podgłośniła. Oprócz muzyki słychać w tle ciche rozmowy, śmiech. I mimo, że nie widać tutaj innych balujących, tańczących, rozmawiających, to tak jakby z pomieszczenia obok albo z jakiejś przeszłości te dźwięki balu były tu obecne. Chciałbym dokonać oceny i zapytać się, co podąża w cieniach za żoną. A poczekaj jeszcze chwileczkę, Wiedźmo. Dokończmy ruch drżenia ze strachu, który ma Fatal, bo w tym tańcu, w sensie w tej muzyce, kiedy żona rozgląda się, żeby sprawdzić, czy naprawdę, na pewno nie ma tutaj jakiegoś urządzenia, które nadaje tę muzykę, albo może jakiś szparyw do innego pomieszczenia, to dostrzegasz, że ten kwiat, ta róża wyrosła znacznie bardziej z doniczki i kieruje swój kielich w stronę żony. To z wnętrza tego kwiata unosi się muzyka, a także dociera do was dźwięk głosu, który doskonale znacie. Głosu Sinebrodego. Kochanie, idź zdrzemnij się do swej biblioteki. Ja tu jeszcze chwilkę muszę porozmawiać o interesach. Znudziłoby cię to. Poczekaj tam na mnie, przyjdę i zaniosę cię do naszego łoża. Więc poproszę cię, Fatal, żebyś wybrała jedną albo dwie opcje i zdecydowała, czy chcesz zostać z obrączką, czy ją przekazać komuś innemu wraz z... Nie, ja przekażę obrączkę dziewicy, licząc na to, że jej, że jakby w niej nie jest to uczucie aż tak silne. Wybiorę może drugą opcję, że ona znajduje się w szponach tego czegoś. Dziewico. Właściwie żono. Bądź świadoma tego, że słysząc głos swojego męża na chwilkę, on jest tak realny, to on jest tak jego, że czujność na chwileczkę opada. I to wystarczy, żeby ten kwiat przyczepił się prosto do twojego nosa. Tak jakbyś chciała go powąchać, ale on dużymi płatkami kwiatu obłapia cię za głowę i nozdrza i usta wypełnia zapach i smak takiego kwitnącego, zbliżającego się do przekwitnięcia kwiata, kwiatu róży. Co robicie? No ja zaczynam się szamotać z tą rośliną, która oplątuje mnie coraz bardziej. Czuję takie drobne igiełki róży, które wbijają się w moją szyję, ramiona. Tak jakby cała ta roślina próbowała, nie wiem, uwięzić mnie, tak? W plątaninie swoich pnączy. To ona w momencie tego oplatania wręcz popycha cię, co sprawia, że siadasz na tym fotelu, owinięta łodygą, ale cały czas z kwiatem na ustach i na nosie. To jest, są dwie traumy, które zanim podejmiesz decyzję, co zrobić dalej, przypisz sobie albo wszystkim siostrom. Przypisuję sobie, bo wydaje mi się, że jestem najmniej odporna na taką fizyczną przemoc z nas wszystkich trzech. I jakby nie ma potrzeby, żeby siostry również odczuwały taki stres jak ja teraz, nie? Natomiast jakby ja nie umiem się przed taką przemocą bronić. Jakby dziewica jest delikatna, jest kobieca, ale jest przez to też bardzo słaba fizycznie. W związku z czym jedyne, co jej przychodzi do głowy, to ruch obrączki, czyli wzywanie pomocy. W sensie zaczynam krzyczeć. Jakby szukając pomocy u kogoś, kto być może mnie usłyszy w tym wielkim, przepastnym domu. Jakże surrealny jest ten krzyk, który trochę jest stłumiony przez te wszystkie płatki i kwiat oraz... Kiedy ty krzyczysz, wypuszczając powietrze, wzbijasz jeszcze więcej tego pyłku. Pachnie przecudnie ten straszliwy moment. Rzuć proszę dwoma szóstkami i dodaj swoją odporność. Już rzuciłam, mam 8 łącznie. 8. Uda ci się wezwać pomoc, ale całkiem możliwe, że żeby pomoc została dopełniona. Będziesz musiała udowodnić swą wierność.
na ten krzyk na pomoc, na pomoc, na pomoc, na pomoc, stłumiony taki. Czujesz, żono, że wykrzyczenie tych słów sprawiło, że jeszcze mniej powietrza masz w rezerwach. I zaczyna się być od tej słodkości kręcić w głowie, opiera się twoja głowa już o oparcie, całkiem możliwe, że ta zdrzemka, o której którą proponował Sinobrody, zaraz się wydarzy. Kiedy oczy się zamykają, to ostatnie, co widzą, to otwierane drzwi. I dopada do fotela kobieta, starsza, po czterdziestce, w chuście zawiązanej na włosach, w fartuchu, bardzo eleganckim, takim czystym. Ma spódnicę za kolana, ma buty na obcasach, biała koszula z falbankami, z koronkami na przygubach. I ona, biegnąc do fotela, wypuszcza chyba szmatę, może jakiś materiał, może jakieś ubranie, teraz żona nie jest w stanie tego stwierdzić, i kładzie swoje ręce na twarzy, na twojej twarzy. Masz się wrażenie, że tak jakby próbowała odrywać te płatki, ale i chyba jej się udaje na tyle, że przynajmniej można trochę wziąć haustu powietrza. Ona się pyta: dlaczego? Dlaczego tu jesteś? Co zrobiłaś z kwiatem, pani? Mąż mój dał mi klucze do tej biblioteki, abym zwiedziła, co jest w środku, abym poznała cały dom. Ale wszak róże to jego ulubione kwiaty, nie można się nimi bawić. Dlaczego zdejmowałaś doniczkę? Pani, ale ja nic jej nie zrobiłam. Ta roślina sama oplotła się dookoła mnie. Oplotła? I ona odstępuje. I kiedy ona odstępuje, to tak jakby robiła miejsce na powietrze. Oddech już jest pełen i siedzisz z doniczką, z różą na kolanach, i ta róża rzeczywiście jest bardzo blisko, ale wygląda na to, że przynajmniej w jej oczach, że ją zdjęłaś z półki. Czy to możliwe? Albo czy ona podała ci ją, grając w jakąś grę? Co jej mówisz? Ona patrzy na ciebie ze sceptycyzmem. Pani, czy mąż mój nie ufałby mi, gdyby nie zostawił mi kluczy do tego miejsca i nie pozwoliłby mi tutaj wszędzie wchodzić? On po prostu wie, że ja jestem wobec niego lojalna i pozwala mi na takie rzeczy, bo cóż, jestem jego wybranką, jestem jego żoną. Bardzo przepraszam, pani, że rzeczywiście przez chwilkę wątpiłem. Teraz widzę pęk kluczyk w twoich rękach. Po prostu była tu kiedyś osoba, która nie dbała o to, czego chciał Sinobrody. I mówiła wszystkim, chwaliła się, że jest jego oblubienicą, a tak naprawdę wykorzystywała jego hojność, dobroć. Ukradła jeden z kwiatów bardzo rzadkiego szczepu róży, który on hodował w swoim pokoju, i zniknęła. I ona sięga, żeby złapać tę doniczkę, żeby ją odstawić na miejsce. Co robisz? Ja mogę przekazać pierścień? Poproszę, żebyś przekazała. Chciałabym przekazać pierścień wiedźmie. A jej odebrać sobie tą doniczkę. Po prostu ją podaję, tak, żeby ona mogła odłożyć ją na miejsce. Tam się jej... Ale jak to zniknęła? Ona? Po prostu więcej jej nie widziano. Nie widziano też tego kwiatu. Pan zwołał wszystkich nas, żeby przepytać, czy ktoś widział ją, albo czy wie, gdzie jest jego ukochana róża. Ten pamiętnik należał do niej? Wskazuje dłonią. Ja nie wiem, ja nie umiem czytać, pani, więc nie wiem, do kogo by należał. To książka. Tak. Ja
Potrafiłam mu tylko powiedzieć tyle, kiedy zapytał nas o swą różę, że często widziałam ją, jak wpatruje się z głodem w jego własności. Raz nawet zdarzyło mi się popchnąć jedną z jego dam, kiedy ta próbowała przymierzyć suknię, która była przeznaczona dla kogoś zupełnie innego. Ona potknęła się i śmiesznie stukała obcesami. Bam, 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 bam. Przecież pan jest dobry dla nas wszystkich. Po co zabierać więcej niż on ofiaruje? A, prawda. Raczej nie zamierzam drążyć tematu do śmiesznego odgłosu. Mam na tego, co stało się już niedawno. Myślę, że mój mąż jest ci bardzo wdzięczny za to, co dla niego robisz. Dbasz o niego i o to miejsce. Nie pozwalasz, żeby ktoś kradł wszystkie rzeczy, które do niego należą. Bardzo się staram. Dziękuję za te słowa. Dziękuję, że ktoś to docenia. Na pewno powiem mu wiele dobrych słów o twoim poświęceniu dla tego domostwa. Teraz, jeśli pozwolisz, chciałbym jeszcze tutaj chwilę poprzebywać sama, opawając się pięknem tego pomieszczenia. Oj, komplementy jej zrobiły. Może rzeczywiście rzadko słyszy docenienie. Skromnie skłania się, czerwieni się jej lico. Przepraszam też, że zaniepokoiłam cię. Może po prostu za bardzo zamyśliłam się nad tym kwiatem. Nie, nie, oczywiście pani, jesteś tu nowa, musisz się rozejrzeć i zrozumieć ten dom po swojemu. Nie ma za co przepraszać. To ja przepraszam, jeśli wyraziłam jakieś wątpliwości. Jak poczekam, aż zamknę się za nią drzwi, chciałbym przekazać obrączkę Fatal, mówiąc, decyduj, siostro, to ty lubisz róże. Nie ja. Na ciele żony jest kilka ukuć. Po tej rozmowie ze służącą, kiedy ona zamknęła drzwi, tak jakby one wróciły na... wróciło wspomnienie o nich. To nie są bolesne rzeczy, ale one są, one swędzą. I albo rzeczywiście ta róża obłapiła żonę, albo żona bardzo z dużym afektem przytulała się do tego kwiata. Jest kilka nakuć. A chyba, że już nie przepadasz za różami. Mama, nie wiem. Ja podchodzę do tego pamiętnika i zabieram go i chciałabym... Pamiętasz, siostro, ten moment, kiedy Dobrody ofiarował ci róża? Pamiętam. Było tak, że ofiarował ci dwie. Dwie? Tak mi się wydaje, że były tam dwie. Zawsze myślałem, że daje się nieparzyste liczby. Może masz rację, może faktycznie były dwie? Jedną cały czas mam i z włosów byłoby bez sensu. Mam wianek na głowie. I w ten wianek jest wpleciona jedna z tych róż. A drugą chyba zostawiłam w domu. Tak. Nie jest róża? Wskazuję na to w doniczce. Podchodzę do tej róży w doniczce jeszcze raz i dotykam jej płatku. Zastanawiając się nad tym, czy to faktycznie tak było? Czy ja czegoś nie pamiętam? Już dzisiaj wiele razy miałam takie wrażenie, że coś jest nie tak, że coś mi umyka. Otwieram jeszcze raz ten pamiętnik i przyglądam się temu pismu, czy ja to napisałam? Coś jest nie tak.
pismo jest bardzo inne niż to twoje. Mhm. A jednak poszczególne słowa, albo dobór słów, albo właściwie w treści chyba jest najwięcej podobieństw. Ona czasami zachwyca się rzeczami w tym domu, którymi ty też chyba mogłabyś się zachwycić. Wzrokiem innych ludzi, którzy patrzą na ciebie i myślą sobie, ależ szczęście ma ten sinobrody. Albo podoba, co innego mogło podobać się tej Lindzie, co też podobało się by tobie. Fatal. Myślę, że ogród. Przede wszystkim właśnie ogród, kwiaty. Jeszcze nie byłam w ogrodzie. Nie wiem, co tam znajdę, ale kiedy patrzę na te słowa, które są napisane w pamiętniku, to wierzę, że tam by mi się podobało. Ale fakt, że ona przeżywa to, co ja, przeżyła to, co ja teraz, bardzo mnie niepokoi. Myślę, że dawno, dawno temu, chyba wiele lat temu, ten pamiętnik wygląda na bardzo stary, chyba faktycznie zerwała nieodpowiednią róża. A ślady krwi, których wcześniej nie zauważyłam na fotelu, sugerują, że coś jej się chyba tutaj przytrafiło. I może to była wina mego męża? A jaki posmak teraz na ustach, trochę w nosie czuje żona? Chyba taki kwaśny. To jest zapach róży, który wcześniej sprawiał jej przyjemność, teraz wypełnia całe to pomieszczenie takim bardzo kwaśnym zapachem. Takim kwaśnym, jaki kojarzy się z potem? Tak. Słychać dźwięk kogoś, kto próbuje krzyknąć, ale komu zatyka się usta. Ten dźwięk dochodzi z okolic fotela. Walka. Szarpanie. Nie widać nikogo, ale oparcie fotela, skórzane oparcie, delikatnie porusza się, tak jakby ktoś kręcił się, wiercił na tym fotelu. Te dźwięki duszenia, trochę takie jak sama przed chwilką wydawałaś, kiedy róża cię dusiła. Słabną. I po dłuższej chwili ciszy oparcie fotela wydyma się. Tak jakby ktoś, kto się opierał, wstał albo został zabrany. W międzyczasie, kiedy moja siostra zastanawia się nad prawdą tego pokoju, zdejmuje z głowy ten pianek z róż. Ona myśli, ja niepokojąco tęczę w jej głowie, wyrywając kolejne płatki. Ocha? Pięko. Ocha. Pięko. Zanim wiedźma dojdzie do końca, odkładam wianek na fotel, zabieram pamiętnik i wychodzę. Pamiętnik będzie dowodem zdrady. Dowodem zdrady. Serduszko fatal zostało złamane całkowicie. A więc do serca całej żony dociera myśl, że to jednak on mógł być tutaj winien tego zaduszenia? To... Inny. To złamane serce to trauma. Tylko dla ciebie fatal, czy dla wszystkich sióstr? Ja myślę, że tylko dla mnie. I to oznacza, że... Czekajcie, muszę znaleźć kartkę. Że... Fatal zostaje strzaskana. To już jest piąte trauma. Bardzo cię proszę w takim razie, żebyś z odwrotnej strony karty przeczytała tekst, który tam jest napisany. Już nie jesteśmy jednością.
nasz umysł podzielony, nasze najgłębiej skrywane lęki ujawnione, nasza krew karmi potwory. Wszystko to przyjmuję z pokorą. Jak to się dzieje? Co się dzieje w ciele żony, która wychodząc z tej biblioteki nie jest już pełna? Nie ma z nimi fatalu. Jedna fatal. Czego prowadzi miłość dziewica? Pamiętaj, nie zakochuj się nigdy w mężczyźnie, bo on zawsze złamie ci serce. Fatal, a czy jest... A to mnie uważała za słabą. Czy jest coś ostatniego, zanim zupełnie znikną cząstki tego twojego bytu, co fatal zostawia po sobie? Mówi siostrom albo temu domowi. Ja myślę, że fatal po prostu płacze. Nie martw się, siostro, twoje poświęcenie nie pójdzie na marne, ponieważ teraz już wiemy, że Sinobrody jest potworem. Żona, która niesie ze sobą 3 dowody zdrady, idzie w stronę zakazanego pokoju. Czy chce sprawdzić, co tam jest, przekonać się ostatecznie, czy chce tylko poczuć jego obecność blisko? Kiedy zdradliwa żona zbierze wystarczającą liczbę dowodów, a to właśnie się stało, nadchodzi czas, aby przedstawiła swoje dowody w mieście albo zniknęła, aby zacząć od początku. Zadam wam teraz... Może po prostu wejść. Ale jeśli tam wejdziemy, siostro, niechybnie czeka nas zguba. Uciekajmy, zacznijmy gdzieś od nowa. Wiedźmo, ale będziemy żyły resztę życia z piętnem naszej strzaskanej siostry. Nie możemy tego tak zostawić. Ona musi zostać... Ona musi... To wszystko musi zostać oczyszczone. Musimy... Jak mamy to zrobić? To zależy, co zastaniemy w środku. Ale nie marnujmy jej odejścia. Ale jeśli tam wejdziemy, on nas zabije. A ludzie w mieście? Przecież muszą wiedzieć, co tu się dzieje. Nie jesteśmy pierwszą jego żoną. Czekajmy stąd, póki jeszcze żyjemy. Tylko w ten sposób możemy dać fatal sprawiedliwość. Ona... Jej serce zostało złamane po to, żebyśmy mogły przetrwać. Czy jej poświęcenie pójść na marne? Jesteś głosem wielkiego rozsądku, a przeze mnie przemawia jeszcze jakiś ostatni cień wiary, że nasz oblubieniec nie jest potworem, ale... Byłaś głupia. Sama widziałaś. Jak nie jest potworem? Morderca nas też zabije. W międzyczasie... Masz rację, zróbmy tak, jak mówisz. W międzyczasie żona dociera na korytarz, na którego końcu są te drzwi. Dzieli ją jeszcze kilka kroków. Tak naprawdę do wyboru będziecie miały tylko jedną z dwóch opcji. Albo przedstawienia swoich dowodów w mieście, albo uciec stąd na dobre. Żona, która dowodzi zdrady swojego męża, nie wchodzi do środka. Ale stojąc tutaj, w tym miejscu, chciałbym spytać się ciebie, Amnezjo, czy nie zechciałabyś opisać tych drzwi? Jak one wyglądają, albo czym emanują? Co czuje żona, kiedy na nie patrzy? Są niewielkie, drewniane. W zasadzie tak jak połowa normalnych drzwi. Na framugach są wyryte kreski. Jest ich mnóstwo. I kiedy żona patrzy na te kreski, czuje niepokój, bo to wygląda, jakby to było odliczanie. Znikamy, czy idziemy do miasta? No ja się przychylam do tego, co mówi wiedźma, bo
Dziewica zawsze uważała wiedźmę za tą najmądrzejszą i po prostu ulega tym racjonalnym. A ten uciekaj. Żeby nie otwierać drzwi. Nie otwierajmy tych drzwi, ucieknijmy stąd jak najdalej. W końcu, czy ktoś nam uwierzy? Cała władza pochodzi od naszego męża, bo z niego jesteśmy nikim. Z krótkimi włosami. Z rzutkiem. Uciekajmy. Kiedy żona decyduje się uciec, to nadchodzi kres naszej opowieści, który zamyka się w ten sposób, że zadam wam kilka pytań. To są pytania, które, na które możecie odpowiedzieć wszystkie. Strzelam, chciałbym, żebyś ty też amnezja w tym brała udział, mimo że fatal została strzeskana. Więc zacznę od pytania dla wiedźmy, która najbardziej podjęła decyzję. W jaki sposób rodzina żony zapłaciła Sinobrodemu za jej nielojalność? Oczywiste, zapłaciła głową. Była się publiczna egzekucja na miejskim rynku. Ale nie wszyscy zginęli. Nasza siostra, Annabel, miała nas zastąpić. Stała nową żoną Sinobrodego. Dziewico, a w jaki sposób żona przekonała kogoś innego, aby się z nią ożenił? Ewidentnie była to zasługa dziewicy, a nie wiedźmy, która po małżeństwie z Sinobrodym była przeciwna wszelkim innym mariażom, przynajmniej przez jakiś czas. Ale dziewica nie jest aspektem, który może być żyć samotnie i jakby zdobycie męża było jej celem, więc korzystając ze swoich chabrowych oczu i gibkości i uroku po prostu uwiodła jakiegoś może mniej zamożnego, ale nadal intratnego młodzieńca. Zapuściła też włosy. Znaczy uwodząc, korzystała troszeczkę ze sztuczek podpatrzonych wcześniej u swojej siostry, fatal? Dobrze. Zdecydowanie. Fatal. A dlaczego żona zachowała dowody, które udało jej się znaleźć? Czyli kajdan, pamiętnik. I tabliczka. Żeby nie zapomnieć. Bo to, co tam się wydarzyło, było straszne. I może też, żeby uczcić fatal. Pamięć o niej, żeby nie zanikła. Wiedźmo, jakie wspomnienia z posiadłości Sinobrodego sprawia żonie rozkosz, mimo że nie powinno? Już po tym, jak moja lepsza połówka zapuściła włosy i ten jej mąż łapia mnie nocami, może ja tego w ogóle nie chcę i nie pragnę. A moja siostra, wydaje mi się, że jej się to podoba. I nie. Myślę, że tak naprawdę czuję niepokojące mnie trochę ciepło schodzące się od ud, kiedy pamiętam, jak Hieronim umarł. Ja rzuciłam jego głowę do misy z tą bryją. Wtedy czułam, że to ja sprawuję kontrolę, a teraz już pozostało z dumnej wiedźmy kura domowa, żyjąca łóżko jakiegoś nieudacznika. Z długimi włosami. Znaczy nie, że nieudacznika, tylko kura długowłosa. Długowłosa kura. Dziewico, ostatnie pytanie. Jaki kochający gest wykona Sinobrody, kiedy w końcu cię odnajdzie? Trauma, którą wszystkie trzy przeżyłyśmy, tak bardzo zniszczyła nam psychikę, że tak naprawdę okazało się, że cokolwiek nie zrobiłyśmy, cokolwiek żona nie zrobiła, to czuła cały czas jakiś rodzaj cierpienia.
I to cierpienie pogłębiało się z każdym dniem, pomimo iż wyszła ponownie za mąż, pomimo iż urodziła temu nieudacznikowi, jak wiedźma powiedziała, dzieci, przepraszam. Ale nic nie było w stanie jej naprawić, bo to, co przeżyła w domu Sinobrodego, po prostu zdruzgotało żonę i wszystkie jej aspekty. Dlatego najbardziej czuły gest, jaki zrobił Sinobrody, kiedy w końcu odnalazł żonę, to było ucięcie jej głowy.